Pierwszy ligowy mecz żużlowca Patora i Polonii rozegrali w 1976 roku. Trzy lata i rok wcześniej zawodnicy tych zespołów stworzyli pasjonujące widowiska w meczach barażowych o miejsce w Ekstraklasie. Tak więc już od ponad 25 lat derby Pomorza rozpalają emocje kibiców nie tylko w Toruniu i w Bydgoszczy. W tym sezonie w rundzie zasadniczej dwa razy lepsze okazały się toruńskie Anioły. Czy dziś w pierwszym meczu play-off będzie podobnie? Sezon zasadniczy rozgrywek o Mistrzostwo Żużlowej Ekstraligi mamy wprawdzie za sobą, ale wszystko co najciekawsze, co najlepsze dopiero przed nami. Dziś startuje play-off, rozpoczynamy od mocnego uderzenia. Derby Pomorza, a Pator Adriana Toruń, Bractwo Polonia Bydgoszcz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zenon Plech. I Robert Noga. Zenon dosłownie kilkanaście minut temu przyjechał z Pragi, z Grand Prix Czech. Powrócimy do tego tematu za moment. Mówiłem, że dziś rozpoczyna się runda play-offu. Popatrzmy na układ tabeli Ekstraligi po sezonie zasadniczym. Tabela podzielona na dwie części. Pierwsze cztery drużyny, a więc Apator Toruń, Atlas Wrocław, Pergo Gorzów i Bractwo Polonia Bydgoszcz rywalizować będą o tytuł Mistrza Polski. Natomiast cztery kolejne drużyny, Polonia Piła, Unia Leszno, Radson Malma Częstochowa i Polmos Zielona Góra, walczyć będą o utrzymanie się w lidze. Ostatnia drużyna spada, przedostatnia walczyć będzie w barażach z drugim zespołem pierwszej ligi. I zestaw par dzisiejszej kolejki, Pergo Gorzów, Atlas Wrocław, Apator Toruń, Polonia Bydgoszcz, to mecze w tej umownie zwanej grupie pierwszej. Natomiast o miejsce od 5 do 8 walczą dziś Radson Częstochowa z Unią Leszno i Polonia Piła z Polmosem Zielona Góra. Wczoraj na praskim markecie odbył się turniej Grand Prix Czech. Tam doszło do bardzo dramatycznego wydarzenia. W biegu finałowym Tomasz Golob nie wytrzymał nerwowo, dotknął taśmy i został wykluczony przez polskiego arbitra Marka Wojaczka. Wydawało się, że Tomek miał pretensje do Marka Wojaczka o to, że zbyt długo trzymał taśmę. Jak ty sądzisz, Zenku, jak to wyglądało? No rzeczywiście w biegu finałowym taśmę pan sędzia przytrzymał dość długo. No Tomek chciał się wstrzelić, nie wydało. No szkoda, bo na pewno nie był na przegranej pozycji. Uważam, że stać go było na wygranie tego finału. Szkoda, tak musimy czekać do Bydgoszczy. W dzisiejszym meczu zobaczymy kilku aktorów wczorajszego widowiska w Pradze. No przede wszystkim Tomasza Goloba i Tony Rickardsona. A teraz, drodzy Państwo, krótko przyjrzymy się i przypomnimy sobie, jak walczyli żużlowcy Polonii Bydgoszcz w zasadniczej części sezonu. W Bractwa Polonii Bydgoszcz w części zasadniczej sezonu nie zawodził jedynie Tomasz Golob. Pozostali zawodnicy prezentowali formę daleką od oczekiwań kibiców. Już w pierwszym meczu tego sezonu bydgoszczanie przegrali z Beniaminkiem z Zielonej Góry. Potem po dwóch wygranych na własnym torze z upatrywanymi do spadku Leszczyńską Unią i Radsonem Częstochowa przyszła kolej na zimny prysznic w Gorzowie, gdzie jeden z przedsezonowych kandydatów do mistrzowskiego tytułu przegrał aż 14 punktami. Od tego momentu do końca części zasadniczej sezonu żużlowcy z Bydgoszczy wygrali zaledwie połowę swoich spotkań i przy niekorzystnym splocie wydarzeń mogli nawet znaleźć się w grupie drużyn walczących o utrzymanie. O niepowodzeniach zespołu decydowała w głównej mierze słaba dyspozycja dwójki obcokrajowców. Henryk Gustafsson chyba przespał okres przygotowawczy do sezonu. Następcy Henki upatrywano w Australijczyku Jasonie Lyonsie, jednak i on nie spełnił oczekiwań. Receptą na kłopoty miał być Mark Loram. Brytyjczyk jest jednak obecnie cieniem zawodnika, który przed rokiem świętował zdobycie tytułu indywidualnego mistrza świata. Z Loramem w składzie Polonia poniosła porażkę z upatrywaną do spadku Leszczyńską Unią. Wcześniej już w Bydgoszczy zmieniono trenera. Jerzego Kniazia, z którym drużyna zdobyła dwa mistrzowskie tytuły, zastąpił Andrzej Koselski. Pod jego wodzą zespół pokonał w dramatycznych okolicznościach gorzowskie Pergo. Później przyszły jednak porażki. Po niepowodzeniu we Wrocławiu sporo pretensji miano do Todda Wiltshire'a, który na jakiś czas pożegnał się z drużyną. Po kolejnej przegranej w derbach Pomorza, tym razem na torze odwiecznego rywala, z funkcji menedżera zrezygnował Leszek Tillinger.
Na pociechę kibicom z Bydgoszczy pozostają indywidualne sukcesy Tomasza Goloba. Drugi zawodnik tegorocznego cyklu Grand Prix w wielkim stylu wygrał finał indywidualnych Mistrzostw Polski. 15, a nawet 18 punktów Goloba, bo tyle może zdobyć zawodnik w meczu, nie wystarczy do zwycięstwa. Muszą mu pomóc pozostali zawodnicy. Zenko, siłą Polonii nigdy nie był wyrównany skład, przynajmniej w ostatnich latach, a dyspozycja liderów. Liderzy niektórzy zawodzą, stąd to chyba nie jest wielka sensacja, że Polonii ciężko będzie obronić tytuł. No na pewno w tej chwili wszystko wskazuje na to, że Polonia będzie walczyła o brązowy medal z drużyną z Gorzowa. No na pewno zawiódł kompletnie Henka Gustafsson. Nie w każdym meczu liderzy Polonii jadą maksymalnie skoncentrowani. I dlatego jest tak, a nie inaczej. A teraz krótko podsumujemy występy, dotychczasowe występy żużlowców Apatora Tor. Drużyna prowadzona do boju przez Jana Ząbika jest rewelacją tegorocznych ligowych zmagań. Tylko 3 porażki i aż 11 zwycięstw to bilans toruńskich aniołów. Mirosław Kowalik i spółka mają przed fazą play-offów 3 punkty przewagi nad drugim w tabeli Atlasem Wrocław i tylko niespodziewany bieg wydarzeń mógłby odebrać torunianom upragniony tytuł Mistrzów Polski. Po raz ostatni ze złotego medalu Toruń cieszył się przed 11 laty. Obecnie gwarancją końcowego triumfu Apatora Adriany jest niezwykle wyrównany skład. Od początku sezonu żaden z żużlowców nie mógł być pewien miejsca w drużynie, co spowodowało w ekipie ogromną konkurencję. Taka sytuacja dała trenerowi komfort, a dzięki intuicji przy doborze składu Ząbik wygrywał mecz za meczem. Kiedy na półmetku Apator dwukrotnie zdeklasował pińską Polonię, najpierw na torze rywala, później na własnym, stało się jasne, że ekipa, której niekwestionowanym liderem jest Szwed Tony Rickardsson, to jeden z głównych potentatów ligowych zmagań. Dobrej opinii o zespole nie zmieniła nawet niespodziewana porażka z Beniaminkiem w Zielonej Górze i przegrana w ostatniej kolejce rundy zasadniczej z Pergo w Gorzowie. Żużlowcy z Torunia imponują wysoką formą. Jaguś, Bajerski i Kościecha potwierdzili ją przed tygodniem w gdańskim finale kontynentalnym indywidualnych Mistrzostw Świata. Trzecie miejsce Wiesława Jagusia dało mu prawo startu w październikowym Grand Prix Challenge. Tomasz Bajerski dzięki 6. lokacie będzie w tych zawodach rezerwowym. Robert Kościecha awansu nie uzyskał, ale potwierdził, że ma jeszcze duże możliwości. Torunianie kroczą więc po trzeci w historii klubu tytuł Mistrzów Polski. Dla drużyny Jana Ząbika dzisiejsza konfrontacja jest więc okazją, by postawić milowy krok na drodze do upragnionego celu. Ostatni raz Apator przywdział mistrzowską koronę w roku 1990, ale dawno już nie miał tak silnej drużyny jak w obecnym sezonie. Tak, to jest prawda. Rzeczywiście w tym sezonie Apator mam bardzo mocną drużynę. Sam fakt, że w dniu dzisiejszym siedzi na ławce rezerwowych Mirek Kowalik, który do niedawna był liderem tego zespołu, już świadczy o tym. Dzisiaj w Toruniu w Parku Maszyn jest bardzo gorąco, w sensie dosłownym i przenośni, a pracuje tam Tomek Loek. Panie Andrzeju, jaki jest sposób na toruńskie anioły, żeby to bractwo wyjechało dzisiaj z 2 punktami z Torunia? No będzie, na pewno chłopcy będą się starali wyjechać, jechać tak, żeby wyjechać z korzystnym wynikiem, ale oczywiście derby są po prostu derbami. Lokalny ten patriotyzm zawsze z jednej i z drugiej strony, zresztą nie jest to od dziś, że po prostu wszyscy żyją, kto wygra. No wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy u przeciwnika na to, że będzie na pewno trudno, ale chcemy po prostu zrobić jakieś widowisko sportowe i wydaje mi się, że a wynik rozstrzygnie się na torze. Paradoksalnie ten mecz ostatni rozegrany w Toruniu, Polonia była bliższa zwycięstwa w Toruniu niż u siebie, w Bydgoszczy. Czy to efekt złego nastawienia psychicznego, że zespół nie utrzymał tak wysokiej przewagi, jaką miał już w połowie meczu? Nie, wydaje mi się, że nie. Po prostu bardziej zmobilizował się zespół Torunia i to było powodem tego, że przegraliśmy u siebie. Byłem co prawda jako w roli kibica występowałem wtedy, a natomiast w Toruniu wszystko nam, właściwie wszystko pasowało. I wtedy właśnie, kiedy w meczu wszystko pasuje, wtedy można myśleć o korzystnym rezultacie, przynajmniej dla drużyny swojej. Tyle Andrzej Koselski, a my wracamy na stadion w Toruniu po krótkiej przerwie. Witamy Państwa już ze stanowiska komentatorskiego. Wielkie derby Pomorza po raz kolejny. Apator Toruń kontra Polonia Bydgoszcz, a więc jak to zawsze powtarzamy Zenku przy każdej okazji, klasyk polskiego sportu żużlowego. Rozpoczynamy od przedstawienia składu. Zaczynamy od drużyny gości. Z numerem pierwszym któż by inny? Tomasz Golob. Minioną środę
na własnym stadionie, na torze w Bydgoszczy, zdobył po raz piąty Mistrzostwo Polski, wyrównując tym samym osiągnięcie Zenona Plech. Lider nie tylko Bydgoszczy, ale także polskiego żużlu. Z numerem drugim wychowanek Iskry Ostrów Wielkopolski, Przemysław Teichert. O takich zawodnikach mówi się, że stanowią drugą linię. Przemysław ma ambicje być solidną drugą linią. Poprawił średnią biegu punktową w porównaniu do poprzedniego sezonu. Z numerem trzecim, bodaj najbardziej wartościowy w tym sezonie, obcokrajowiec w drużynie bydgoskiej, Australijczyk Todd Whitchard. Kapitalne występy w Grand Prix w lidze angielskiej. Solidna, równa postawa także w lidze Polski. A jego partnerem w parze będzie 31-letni Australijczyk Jason Lyons. Początkowo był wpisany do programu Henka Gustafsson, ale kierownictwo drużyny gości zdecydowało się jednak na Lyonsa, chociaż w tym sezonie jeździ nieco słabiej niż w roku ubiegłym. Jason Lyons. Z numerem piątym Piotr Protasiewicz. Przeciętny występ wczoraj na praskiej markecie. Zupełnie nie udał mu się start w finale Mistrzostw Polski w środę na torze w Bydgoszczy, ale dziś będzie chciał potwierdzić, że należy do grona najlepszych polskich zawodników. Jego partnerem będzie najmłodszy w zespole gości Łukasz Stanisławski, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze sportem żużlowym. Ma 18 lat, w tym sezonie w lidze startował rzadko i przeciętna też nie najwyższa. A z numerem siódmym jako rezerwowy, najlepszy aktualnie junior w zespole bydgoskim, Michał Robacki. Ostatni sezon w gronie juniorów. No i wreszcie Michał spełnia oczekiwania kibiców i działaczy bydgoskiego klubu. W tym sezonie jest naprawdę mocnym ogniwem swojej drużyny. Trenerem zespołu Polonii jest były wieloletni zawodnik tego klubu Andrzej Koselski, który w trakcie sezonu zastąpił na tym stanowisku Jerzego Kniazia. Zenku, skład Polonii chyba bez niespodzianek. No na pewno bez niespodzianek. Uważam, że zrobili wszystko, co mogli zrobić. No, obcokrajowcy jeżdżą. Jak jeżdżą? Wiadomo, że jak wygra start, to Twilczej, to ciężko go dogonić. Zobaczymy, czy tak będzie dzisiaj, a teraz skład drużyny gospodarzy. To też bez wielkich niespodzianek. Z numerem 9 Tony Rickardson. Wczoraj bardzo dobry występ w Pradze, drugie miejsce. No i oderwał się troszeczkę Tony Rickardson od Tomka Goloba w klasyfikacji. Przedwczoraj Tony Rickardson skończył 31 lat. Jego partnerem będzie Robert Kościecha. Nie udał się Robertowi występ w finale kontynentalnym indywidualnych mistrzostw świata w Gdańsku, ale na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym sezonie. Z numerem trzecim Tomasz Bajerski. On we wspomnianym finale kontynentalnym w Gdańsku zajął 6 miejsce i w Grand Prix Challenge w słoweńskim Pyrsko w październiku będzie rezerwowym. Wygrał rywalizację o miejsce w składzie na dzisiejszy mecz z samym Mirosławem Kowalikiem. Jego partnerem w parze będzie Andreas Jonsson, doskonały Szwed, mistrz świata juniorów. Z jego postawy działacze Apatora są bardzo zadowoleni, a Jonsson podobno bardzo pozytywnie wyraża się o możliwości startu w Apatorze w roku przyszłym. Z numerem 13, mały wzrostem, wielki duchem, bojownik polskich torów Wiesław Jaguś podczas finału Mistrzostw Polski w Bydgoszczy był jedynym zawodnikiem, który pokonał samego Tomasza Goloba, a to na naszych torach wyczyn nie lada. 13 Wiesław Jaguś, a z 14 jego młodszy brat Marcin, który powrócił do składu po kontuzji. Dłuższa pauza Marcina. Pytanie tylko, czy trener Ząbik da mu szansę pokazania się w dzisiejszym meczu. I z numerem 15 rezerwowy Tomasz Chrzanowski. Za tydzień w niedzielę będzie reprezentował nasz kraj w finale Mistrzostw Świata Juniorów na torze w angielskim Peterborough. Trenerem drużyny gospodarzy jest Jan Ząbik. Przez wiele lat podpora drużyny Apatora i Stali Toruń. Jan Ząbik, doskonały fachowiec i wychowawca młodzieży. A sędzią dzisiejszego meczu Włodzimierz Kowalski, który powraca na wieżyczkę po bardzo nieprzyjemnym meczu Radzonu Częstochowa z Polonią Piła. I jeszcze raz wędrujemy do Parku Maszyn. Panie Janku, co trzeba zrobić, żeby pokonać bractwo Polonię Bydgoszcz dzisiaj?
co trzeba zrobić? Wygrywać starty, jechać szybko i wygrać zawody. Ustawienie dosyć takie zagadkowe, bo jest Marcin Głowacki pod numerem 11. Czy to oznacza, że tam nastąpi jakaś zmiana, czy też pojedzie naprawdę Marcin Głowacki? Nie, tam pojedzie Tomasz Barierski, a resztę tak jak jest, pod 15 Chrzanowski. A jak Szwedzi, dyspozycja Andreasa Janssona bardzo dobra, bo ostatnio awans z finału Inter. Czy to oznacza, że Andreas Jansson dzisiaj może być nawet lepszy niż Tony Rickardson? Wszystko możliwe. No jest sport. No, na pewno Tony troszeczkę wczoraj, po wczorajszym zawodach jest na pewno zmęczony, ale to jest wielki zawodnik i wierzę w niego. No, Andreas naprawdę rośnie na wielkiego żużlowca. Czy ten tor, który pan dzisiaj przygotował, to jest coś specjalnego na Bydgoszcz, czy też raczej rywala nie będą zaskoczeni jego stanem? Nie, po prostu my nie robimy żadnych sztuczek, a wręcz odwrotnie, że to ma być widowisko, no i wygra lepszy. Na pewno dla kibiców musi być to atrakcją, a nie jakimiś tam karkołomnymi wyczynami. Dziękuję bardzo. Tyle Jan Ząbik. Za momencik. Początek tego spotkania, już pierwszy wyścig zapowiada się bardzo elektryzująco. Wcześniej jednak popatrzmy na tegoroczne wyniki derby Pomorza. 13 maja w Bydgoszczy zwycięstwo Apatora 47-43 i wówczas mówiono, że to duża niespodzianka. Miesiąc później na stadionie tutaj w Toruniu Apator ponownie wygrał ze swoim lokalnym rywalem, tym razem 48-42. Zarówno jedno, jak i drugie spotkanie miało dramatyczny przebieg. Było to widowisko przedniej marki. No i nie ukrywamy, iż bardzo liczymy, że dziś także będziemy świadkami kapitalnego meczu. A przed nami pierwszy bieg. Tony Rickardson i Robert Kościecha to para Apatora. Natomiast barw drużynnych gości bronić będą Tomasz Golob i Przemysław Teichert. Golob oczywiście w kasku żółtym, Teichert w kasku białym, a to Robert Kościecha. I za moment pod taśmy podjedzie również aktualny lider klasyfikacji Grand Prix, Tony Rickardson. Jest już Rickardson pod taśmą, a więc para gospodarzy czeka spokojnie na rozpoczęcie tego wyścigu. Podjeżdża już także Tomasz Golob. Tak się złożyło, że już pierwszy wyścig to pojedynek tych dwóch zawodników, a są to zawsze pojedynki prestiżowe. No na pewno. Wczoraj nie miał Tomasz możliwości startowania po lewej stronie Tony Rickardsona. Zawsze układało się tak, że Tony Rickardson przez cztery biegi miał tor pierwszy. W finale również wybrał tor pierwszy, wygrał losowanie w parkingu. No dzisiaj Tomasz Golob startuje z pola pierwszego, ma Rickardsona po prawej stronie. Zobaczymy, jak będzie. Bardzo ważny start, bardzo ważne rozegranie pierwszego łuku, no ale o tym kibice żużla doskonale wiedzą. Jeszcze 10 sekund do startu. Podjechał Przemysław Teichert, a więc możemy zaczynać. Golob, Rickardson, Teichert i Kościecha. I kto szybszy na starcie? Tomasz Golob chyba, ale tam jeszcze po zewnętrzne Robert Kościecha i on jest pierwszy, a Tony Rickardson próbował wcisnąć się pod lewy łokieć Tomasza Goloba i to mu się udało. No i proszę, anioły na 5-1 zaczynają. Stają kibice z miejsc jak na razie, więc fantastycznie to wszystko układa się dla gospodarzy. Robert Kościecha pierwszy, za nim Tony Rickardson, który pilnuje krawężnika. Tomasz Golob próbuje troszeczkę szerzej, ale mam wrażenie, jakby tracił bydgoszczanin dystans z okrążenia na okrążenie, a zupełnie z tyłu kilkadziesiąt metrów za prowadzącą parą jedzie Przemysław Teichert, czyżby więc 5-1 i mocne uderzenie gospodarzy na początku tego meczu. Nadal bardzo ładna jazda parą Rickardsona i Kościechy. Kościecha te pół motocykla z przodu. No i to chyba on wygra ten inauguracyjny wyścig. Na pewno na te 3 punkty zasłużył. A jednak Tony Rickardson postanowił być szybszy. Oczywiście nie ma to większego znaczenia. Ważny jest wynik 5-1 dla gospodarzy. A Robert Kościecha i tak otrzyma punkt bonusowy, bo przecież przyjechał na linię mety tuż za plecami swojego klubowego kolegi. Zasłużył na to kapitalnym startem. No i tak za bardzo Tomasz Golob jakby nie wiedział, czy odejść od krawężnika i blokować Kościechę, czy blokować przy krawężniku Rickardsona. Wyszło to nie najlepiej. No rzeczywiście w tej chwili widzimy ze startu wyszedł najlepiej Tomek Golob. Jednak tu z pola czwartego
złapał znakomitą przyczepność, dojechał do łuku i założył Tomka. No Tomek troszeczkę się odsunął, wykorzystał to Tony Rickardson, wszedł między Tomasza a krawężnik. No i w tym momencie z wyjścia z pierwszego łuku było już 5-1. Jeszcze raz moment startu, padalnie ze startu Tajcher. No w tej chwili widzimy znakomity dociąg do łuku. Kościechy pojechał jak misz, można powiedzieć. Przy wyjściu z wirażu wyrzuciło Tomasza Goloba na zewnętrzną. Wykorzystał to Tony Rickardson. O, widać tutaj, zablokował Goloba. Przyciął wcześniej do krawężnika. No i to chyba był najbardziej istotny moment tego biegu. Tak, to zdecydowało. Tomasz myślał na proste jeszcze, że zdąży przejść do krawężnika. Jednak tam znalazł się Rickardson. O, za moment to będziemy widzieli. No w tej chwili no, nie udało się, musiał odprostować motocykl. Rickardson znalazł się za plecami Kościechy, no i wtedy jadąc parą, no dowieźli 5-1. Meta 5-1 dla gospodarzy. Rickardson, Kościecha, Golob i Tajcher. Robert Kościecha świetnie pojechał w tym wyścigu. Robert, czy to było wcześniej ustalone z Tonym? Tak, ustaliliśmy, że gdybym przegrał start, gdybym przegrał start, oczywiście to bym musiał zamknąć go, Tomka. Udało mi się zamknąć zawodników. Toni później dołączył. Nie widziałem sytuacji na pierwszym łuku. Na drugim łuku już obejrzałem się, widziałem, że Toni idzie po wewnętrznej. Ustaliliśmy się parą i odjechaliśmy i wygraliśmy 5-1. Jeszcze mam 14 biegów, prowadzimy 5 punktami, żeby tak dalej. Dziękuję bardzo. Na pewno będzie trudniej o zwycięstwo niż wiosną, powiedział Robert Kościecha dziennikarzowi jednej z miejscowych gazet przed tym meczem. Początek gospodarzy bardzo dobry, odwrotnie w Gorzowie, gdzie w pierwszym biegu, żużlowcy Pergo przegrali 1-5 z parą Atlasu i spadła burza. Nie wiadomo, czy ten mecz zostanie dokończony. Natomiast w Częstochowie po 3 biegach gospodarze prowadzą z Unią Leszno 10-8. A w Toruniu przed nami drugi wyścig. Są już jego uczestnicy pod taśmą startową. Tomasz Bajerski w kasku czerwonym i Andreas Jonsson w kasku niebieskim. To para gospodarzy, natomiast para gości to Wiltshire w kasku żółtym oraz Lions w kasku białym, a więc Australijczycy w tym wyścigu reprezentują Polonię. Para gości tory 1 i 3, para gospodarzy tory 2 i 4. No, gdyby tak gospodarze wygrali kolejny bieg, to zrobiłoby się już całkiem nieciekawie w boksie drużyny polonistwa, ale nie uprzedzajmy faktów. Dobry start na to, że pierwszy Wiltshire, on pierwszy wpada w łuk, ale tam jednak bardzo dobre są te zewnętrzne pola startowe. Andreas Jonsson, podobnie jak Kościecha w wyścigu poprzednim, wyskoczył do przodu i prowadzi. Wiltshire drugi, trzeci Bajerski, czwarty Lions. W kleszczach teraz Tomasz Bajerski, natomiast niezagrożona wydaje się być przynajmniej na razie pozycja Jonssona. Wiltshire na miejscu drugim, a Lions teraz szeroko atakuje Tomasza Bajerskiego, ale ma nadal stratę około 10 metrów, więc jak na razie na 4-2 układa się ten wyścig. Troszeczkę chyba za mocno skontrował motocykl Tomasz Bajerski przy wyjściu z poprzedniego łuku. Jeszcze jedno okrążenie przed nami. No proszę, już Andreas Jonsson pozwala sobie na ekstrawagancję, na jazdę na jednym kole, jakby był pewien wygranej, i wszystko na to wskazuje, że zdobędzie 3 punkty Szwed w tym biegu. Tak jest, Andreas Jonsson na miejscu drugim Wiltshire, na miejscu trzecim Bajerski i na miejscu czwartym Lions, a więc 4-2 zwyciężają gospodarze i powiększają swoją przewagę. Otwarcie zdecydowanie dla żużlowców Apatora. No rzeczywiście jadą wspaniale, tu chcę podkreślić doskonały, można powiedzieć, start Andreasa Jonssona. Zresztą ten zawodnik, progresja jego wyników ciągle rośnie. W ubiegłym roku mistrz świata juniorów, w tym roku znakomicie spisuje się w lidze. No, taki startowiec, jak można powiedzieć, Wiltshire przegrywa z pola pierwszego. No, rzeczywiście jest to zawodnik, który na pewno w przyszłości jeszcze raz pokaże, na co go stać. Tutaj jeszcze losy wyścigu nie były rozstrzygnięte, to jest wyjście z pierwszego łuku, a tu jeszcze raz sam moment startu. Wydawało się, że Wiltshire wygra ten start. Tak, ale z pola czwartego widzimy, jak pięknie zajeżdża w tej chwili przed Wiltshire'a Andreas Jonsson, Szwed, który idzie w ślady Tony Rickardsona. Rzeczywiście postępy z roku na rok.
Jeszcze pamiętamy, nie tak dawno jak jeździł w Gorzowie, nie robił takich postępów, został odstąpiony dla Torunia, no i rzeczywiście jest mocnym punktem tego zespołu. Johnson, Wiltshire, bajerski Lions. Tymczasem przed nami wyścig trzeci, no i szykują nam się spodziewane zmiany, to znaczy zawodników z numerami 6 i 14 zastąpią rezerwowi ci lepsi juniorzy, a więc za Marcina Jagusia pojedzie w kasku niebieskim z numerem 15 Tomasz Krzanowski, natomiast Łukasza Stanisławskiego, który miał jechać w kasku białym, zastąpi Michał Robacki. Zenku, dla wielu postawa Michała Robackiego w tym sezonie to jest zaskoczenie. Od wielu lat utyskiwano w bydgoskim klubie na młodzież, na pracę z młodzieżą. Mówiono, że właściwie po Tomaszu Golobie ten zespół, ta drużyna nie dochowała się żadnego juniora dobrej klasy. Tymczasem Michał Robacki, który poprzednie sezony miał jakie miał, w tym roku jeździ naprawdę dobrze. Rzeczywiście masz rację, rzeczywiście ten sezon ma Michał bardzo udany. Jest mocnym punktem tego zespołu, bo do tej pory, tak jak powiedziałeś, zespół Polonii nigdy, jak można powiedzieć, nie grzeszył dobrymi juniorami. Zawsze były kłopoty z zawodnikami w tym wieku. No w tej chwili Michał Robacki spełnia w 100%, można powiedzieć, zadania postawione przed nim. No i jeździ coraz lepiej. Szkoda, że to już ostatni rok jako junior. Tak, ale musi po prostu coś udowodnić trenerowi Koselskiemu Robacki, a może nie tylko jemu, bo przecież nie wiadomo, gdzie będzie jeździł w następnym sezonie. Już jako senior nie będzie miał nad sobą tego parasola ochronnego, no i średnio powinien mieć wyższą niż bywało to do tej pory. A praktyka uczy, że niektórzy zawodnicy mają problemy po skończeniu wieku juniora, kiedy stają się seniorami. Niektórzy kończą karierę, niektórzy popadają w przeciętność, co oczywiście nie znaczy, że tak samo musi być z sympatycznym zawodnikiem z Bydgoszczy. No proszę Państwa, na pewno jest więcej seniorów jak juniorów. Juniorów trzeba szkolić. Nie każdy junior, który zacznie w miarę jeździć szybko, zda licencję, później jest pełnowartościowym zawodnikiem. No, to jest duża praca. Chwała Zombikowi i innym kolegom trenerom za to, że pracują bardzo ciężko, że tej młodzieży mamy coraz więcej. Pracował trener Zombik nad formą Wiesława Jagusia, Tomasza Krzanowskiego. Oni jadą w kasku czerwonym, niebieskim, w kasku żółtym Protasiewicz i białym Robacki. Ale kapitalny start pary gospodarzy. Nie przeczy tam się Michał Robacki. Został zdecydowanie z tyłu i na 5-1 jadą zawodnicy Apatora. Chociaż teraz błąd, wydaje mi się, Krzanowskiego. Odjechał od krawężnika. Wykorzystał to Piotr Protasiewicz. Jego szarża dała mu drugie miejsce i aktualnie jadą na 4-2. Wiesław Jagosi bardzo daleko z przodu. To dopiero połowa wyścigu, a ma nad Protasiewiczem dobre 30 metrów przewagi. Tomasz Krzanowski też jakby już pogodził się z tym trzecim miejscem, ale defekt zawodnika z Torunia. No i zamiast zwycięstwa, a nawet wydawało się, że może być 5-1, będzie prawdopodobnie 3-3, jeżeli oczywiście Jaguś dowiezie wygraną do mety, a wszystko na to wskazuje. Jeszcze tylko przeciwległa prosta, wiraż i ten wyścig będzie już historią, a więc Wiesław Jagusz nie zawodzi toruńskich kibiców. Na miejscu drugim Protasiewicz, na miejscu trzecim bardzo wolno teraz linię mety przecina Michał Robacki. No i cóż, szczęśliwe, trzeba powiedzieć, zakończenie dla pary bydgoskiej. No rzeczywiście, po tych trzech pierwszych biegach możemy powiedzieć, że gospodarze są znakomicie spasowani z przygotowanym torem, wygrywają starty, wygrywają biegi. No, poloniści do tej pory są tylko tłem dla świetnie jeżdżących zawodników z Torunia. Tu rzeczywiście Jaguś z pierwszego pola, można powiedzieć, nie dał oddychać rywalom, wygrał start, no i zdecydowanie objął prowadzenie. Popełnił błąd Krzanowski, bo powinien jechać do momentu bynajmniej defektu na drugiej pozycji. Tu w tej chwili widzimy, wychodzi na drugą pozycję, troszeczkę odjechał za daleko, zbyt dużo miejsca zostawił Piotrusiowi. Piotr przy krawężniku był jeszcze na drugiej pozycji, w tej chwili zamiast się składać, pojechał bardzo szeroko. No, zrobił miejsce dla Piotra, doskonale zawodnik, który potrafi jechać, no, wykorzystał to bezbłędnie, przesunął się na drugą pozycję. Jednak dystans, który dzielił go między Jagusiem a
sobą był tak duży, że no po prostu był tylko... Chyba pękła opona motocyklu Tomka Krzanowskiego, awaria opony, tak. No i to musiało się tak skończyć. A tu jeszcze widzimy Wiesławę Jagusia, który bardzo pewnie zmierza do linii mety po swojej pierwszej w dzisiejszym dniu zwycięstwo. I oficjalne wyniki wyścigu trzeciego: Jaguś, Protasiewicz, Robacki i Krzanowski. Jason Lyons obchodził ostatnio duże święto w Wielkiej Brytanii, 10-lecie startów. How was the testimonial meeting held on in Kirkman's Film Lane, Bellevue? It was a good meeting. You know, I had a very good field of riders. Unfortunately, the weather let me down, so it was a very wet meeting. But torrential rain during the racing? Not torrential, but just very consistent. Cały czas padało na moje święta, więc niestety święto zostało zepsute przez pogodę. Nie był to deszcz ulewny, rzęsisty, ale cały czas padało. Kropiło takim kapuśniaczkiem. Bardzo dobre zawody. A dzisiaj Jason Lyons jeździ na motocyklach Tomasza Galloba. You're racing using Thomas Galloba's bike. What happened in the first race? You didn't score properly. It was one moment when you tried to put the rider on the inside line, but it didn't work. Why is that? First race is always hard on somebody else's bike, setting it up and that. You know, I didn't make a very good start. And sort of a puzzle. Yeah, it's just putting things together. So hopefully I can sort a few things out for the next one. Mam nadzieję, że na następny wyścig już zdołam się dopasować i będę jechał zupełnie inaczej. Pierwszy bieg zawsze jest swego rodzaju zagadką i trudno się dopasować. To jest zagadka dla każdego, nie tylko dla mnie. Tyle Jason Lyons, a my wracamy na kolejne wyścigi po krótkiej przerwie. Najbliższą środę zapraszamy na emocje piłkarskie o 20:00 na żywo w Wizji Sport. Liga Mistrzów, kwalifikacje, rewanże trzeciej rundy Fenerbahçe Stambuł kontra Glasgow Rangers. A potem o godzinie 22:00 Celtic Glasgow, Ajax Amsterdam. A my jesteśmy na stadionie Apatora w Toruniu, derby Pomorza. Po trzech biegach Apator prowadzi z bydgoską Polonią 12-6. Tymczasem w Częstochowie po czterech biegach Radson wygrywa z Unią Leszno 15-9, a w Gorzowie pada, ale mecz trwa. Po trzech biegach Atlas wygrywa z tamtejszym Pergo 13-5. A tymczasem w meczu w Toruniu mamy zmianę, rezerwa taktyczna. Todd Whitshear zastąpi Przemysława Teicherta, pojedzie w kasku białym. Nie ma jeszcze Australijczyka na torze, jest jego partner Tomasz Golob w kasku żółtym. I rywale Tomasz Bajerski oraz Andreas Jons. Mówił Lyons o tym, że korzysta z motocykli Tomasza Goloba. No, do takiej sytuacji zdążyliśmy się już też przyzwyczaić, że nasz najlepszy zawodnik często użycza motocykle swoim kolegom z drużyny. Na pewno tak, chociaż nie uważam, że każdy potrafi jechać na motocyklach Tomasza. Zazwyczaj każdy zawodnik ma dopasowany motocykl do siebie. No i wtedy jest tego motocykla pewny, wie, czy to jest motocykl przygotowany na tor przyczepny, czy na śliski. No przesiąść się od razu na motocykl Tomasza, to nie gwarantuje żadnych punktów. No tak, każdy zawodnik ma swoje określone parametry, ulubione i to zawsze, tak jak mówiłeś, jest pewnego rodzaju loterią. Czasem pomaga, czasem nie. Na razie Lyonsowi specjalnie nie pomogło. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych biegach. Bajerski, Golob, Johnson i Wilczyn, wyścig czwarty. Skoncentrowany Tomasz Bajerski na pierwszym polu startowym, obok Tomasz Golob. Ruszyli i chyba goście tym razem, tak jest. Todd Wilczyn i Tomasz Golob, ale musi odpierać Goloba, taki Johnsona, udało mu się jednak, a więc podwójne prowadzenie jak na razie pary bydgoskiej. No i teraz chyba Tomasz Golob będzie robił wszystko, aby tak dojechali do mety. Pozycja Wilczyra wydaje się być pewna, tylko czy Tomasz Golob poradzi sobie z Andreasem Johnsonem. Tomasz Bajerski daleko z tyłu, a Johnson atakuje. Po zewnętrznej konsekwentnie wydawało się, że zrobi tak zwaną przycinkę, że zamarkuje atak po zewnętrznej. Zetnie do krawężnika, ale jednak konsekwentnie po zewnętrznej atakował Szwed. A więc musi bronić się Tomasz Golob do samego końca i znowu po zewnętrznej. Teraz troszeczkę ciaśniej Szwed i proszę, zbliżył się do mistrza Polski. A więc jeszcze będą emocje w tym wyścigu. Przedostatni łuk, Johnson coraz bliżej. Wejście pod Tomasza Goloba, ten jednak broni się i chyba jednak Tomasz Golob.
Kapitalny atak Jonssona, ale co klasa, to klasa, co doświadczenie, to doświadczenie. Obronił Tomasz Golob drugą pozycję. No i ta rezerwa taktyczna przyniosła gościom spodziewany efekt, bo wygrali podwójnie. Na naszych ekranach zwycięstwa wyścigu Todd Whitshire. No i proszę, już tylko 13 do 11 dla gospodarzy. To, co podkreślaliśmy już niejednokrotnie, Todd jest znakomitym zawodnikiem, to jest zawodnik startowy. O ile wygra start, no to ciężko go dogonić. I rzeczywiście w tym biegu z pola czwartego, który tak znakomicie niesie do tej pory wszystkich zawodników, czy to z Torunia, czy z Bydgoszczy, pokazał rzeczywiście, że jest mistrzem startu, wygrał start, no i reszta zawodników nie miała nic do powiedzenia. Tomasz stoczył, można powiedzieć, pasjonujący pojedynek z młodym Szwedem. No, udało się obronić drugą pozycję i jest 5-1 dla Bydgoszczy. Chociaż ta pozycja druga była zagrożona na ostatnim łuku, na ostatnim wyjściu, gdzie Szwed rozpędził się dość mocno. Chciał wejść pod Tomasza, zabrakło, można powiedzieć, pół koła, a na pewno Tomasz byłby, można powiedzieć, w ciężkiej sytuacji, mógłby nie obronić drugiej pozycji. Jest jednak na tyle doświadczonym zawodnikiem, że poradził sobie z tym atakiem Szweda. To jeszcze wcześniejsze okrążenie nie, to jest akurat ten ostatni łuk, no tu został zamknięty. Próbował tutaj Szwed po wewnętrznej, przy krawężniku zaatakować, ale jednak ta próba zakończyła się fiaskiem. Ale brawa i dla Goloba, i dla Jonssona, bo stoczyli naprawdę bardzo ciekawy pojedynek. Oficjalne wyniki czwartego biegu: Wiltshire, Golob, Jonsson i Bajerski. Andreas Jonsson w tym wyścigu nie pojechał tak świetnie jak w swoim pierwszym starcie, kiedy wygrał. Andy, looks like the first opening race has been pretty good for you, but this one you struggled to the end, you fought it for, but it didn't happen. You know, they put in Todd Wiltshire in this one, so they had Thomas and Todd, so that's pretty tough guys to race against. And I missed the start a bit from the tape and didn't go that good into the corner, so I cut back and thought I should take them on the inside, but didn't do that good. But I tried to run up some speed and dive under him, but no success. Miałem pecha i niewdzięcznie trochę ustawiony na polu startowym, bo Polonia Bydgoszcz skorzystała z rezerwy, Todd Wiltshire i Tomasz Golob po obu moich rękach i niestety nie udało mi się dobrze wyjść ze startu. Na domiar złego atak, który przypuściłem na Tomasza na trzecim okrążeniu pod Tomasza, powinien się zakończyć moim sukcesem, ale tak się nie stało, ponieważ nie byłem konsekwentny, powinienem być bardziej zdecydowany, bardziej podciągnąć do końca. Ten atak nie był przeprowadzony zupełnie tak, jak ja sobie to zakładałem, ale niestety tak się czasami dzieje. W dodatku natrafiłem na dziurę, na którą również podczas próby toru uderzyłem, a więc tyle. Andreas Jonsson bez sukcesu w tym wyścigu, jak na razie jeszcze mistrz świata juniorów przez ostatni tydzień. Andreas Jonsson jest mistrzem świata juniorów. Bardzo podoba mi się nieco krytyczne podejście Jonssona do swojej jazdy. No to na pewno znamionuje wielkość tego zawodnika też. A my, ponieważ mamy troszeczkę czasu, bo trwa przerwa dla Todda Wiltshire'a, popatrzmy jeszcze raz na fragmenty wyścigu pierwszego. No z pola pierwszego, można powiedzieć, wyskoczył sam moment startu. Jednak z pola czwartego Robert Kościecha zdążył dojechać, zdążył założyć Tomasza. Tu Tomasz troszeczkę odsunął się od krawężnika, wykorzystał to Tony Rickardson, wszedł w to miejsce, no i praktycznie już z wyjścia z pierwszego łuku było 5-1. Później taki sam manewr zastosował Piotr Protasiewicz, wyprzedzając Tomka Krzanowskiego w kolejnym biegu. Tak, ale w tym biegu widzimy, że Tomasz chyba jeszcze nie dopasował motocykla do toru, próbował praktycznie wszędzie i wszystkiego, próbował po szerokiej, próbował przy krawężniku. Jednak zawsze w biegu pierwszym tor jest równo przyczepny na całej szerokości, no i przy krawężniku jest najbardziej korzystny. Zenku, ostatnio mówi się dużo o motocyklach Tomka Goloba w kontekście startów Grand Prix, że one nie są tak szybkie, jak bywało to we wcześniejszych sezonach. Co ty o tym sądzisz? Jesteś blisko Tomka, towarzyszysz mu podczas Grand Prix. No rzeczywiście, Tomek jeździł w Pradze na motocyklach, które sam przygotował. Jeździł, no można powiedzieć, w biegu półfinałowym. Tylko uważam dlatego, że startował po prawej ręce Rickardsona. Nie miał tego dojazdu, chociaż ze startu równo do łuku szli. Nie miał
tej możliwości, żeby wypchnąć rywala, skorzystał z tego z kolei Rickardson, no i przyjechał przed Tomkiem do mety. No, Tomek wie wszystko o silnikach, wie jak go przygotować, podpowiada również innym naszym zawodnikom, co zrobić, jak zrobić. No jest to naprawdę wspaniały kapitan reprezentacji Polski, no stara się jak najlepiej jeździć, no nie zawsze to wszystko jednak można ułożyć tak, żeby pasowało. Ten wyścig na pewno nie należał do udanych dla Tomka Golowa. Przegrał nie tylko z Tonym Rickardsonem, ale również z Robertem Kościechą i zespół gospodarzy objął prowadzenie 5-1. A to Tony Rickardson, jakiś zamyślony, zasępiony, ale na razie może mieć powody do zadowolenia. A no przed nami? Do niedawno miał urodziny w dniu treningu w Pradze, miał urodziny 31. Jak ten czas leci, dopiero odnosił triumfy w kategorii juniorów. Dokładnie tak, no w każdym razie ma chwilę zadumy. Rzeczywiście wczoraj start w Pradze, szybkie przemieszczenie, no i dzisiaj liga, bardzo ważny mecz dla Torunia. Chleb powszedni żużlowców, tych z czołówki światowej, można powiedzieć. A przed nami piąty bieg. Widzę na torze Wiesława Chrzanowskiego, a więc Tomasza Chrzanowskiego, przepraszam. Jest również Wiesław Jaguś, który teraz ma jakieś kłopoty z motocyklem. Prosi swojego mechanika chyba o wymianę maszyny. To właśnie Jaguś. Tomasz Chrzanowski już ustawiony pod taśmą startową, a więc zastąpi on Marcina Jagusia, jest Todd Wiltshire, jest również Jason Lyons, a więc u gości tym razem bez zmian. Patrzę na czas, jeszcze minuta i 10 sekund. No chyba już nie zdąży, jest 4 sekundy do startu. No zaraz zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Ta tablica troszeczkę jest myląca, ale faktycznie tam nie była jedynka w środku, a więc Wiesław Jaguś nie zdążył na start i został wykluczony. No i trudna sytuacja teraz Tomka Chrzanowskiego. Będzie samotnie musiał rywalizować z parą Australijczyków. No nie wiemy w tej chwili, co się stało z motocyklem Wiesia Jagusia. Podjechał do taśmy, motocykl zdefektował. Został odprowadzony, może później się dowiemy od Tomka Lorka. A więc w kasku białym Lyons, w kasku żółtym Wiltshire i w kasku niebieskim tuż przy siatce Tomasz Chrzanowski. No cóż, musi wygrać start i zamknąć rywali, jeżeli marzy mu się sukces w tym wyścigu. Ale chyba nie wygra startu Tomasz Chrzanowski, Todd Wiltshire na miejscu pierwszym, a Chrzanowski trzeci. Jakżeż sytuacja zmienia się w tym dzisiejszym spotkaniu. Zapowiadał Lyons lepszą jazdę w kolejnych wyścigach. No i jak na razie jedzie na drugiej pozycji, ale czeka go jeszcze dużo pracy, bo na pewno Tomasz Chrzanowski będzie atakował do ostatniego łuku, do ostatniej prostej. Teraz troszeczkę szerzej jadą zarówno Lyons, jak i Chrzanowski. No i wydaje się, że Tomasz Chrzanowski zbliżył się do Australijczyka, bo Wiltshire chyba jest już poza jego zasięgiem. Półtorej okrążenia jeszcze do końca tego biegu. Chrzanowski po zewnętrznej, a teraz zetnie do krawężnika. Oczywiście, ale cały czas Lyons jednak ma, wydaje się, bezpieczną przewagę. Czyżby więc pierwsze prowadzenie w tym meczu drużyny bydgoskiej Polonii? Wiltshire, Lyons i Chrzanowski, a więc 5-1. Pierwsza wygrana drużyny gości i to od razu wygrana podwójna. Nie wygrał Tomasz Chrzanowski startu, nie zamknął swoich rywali. No i stało się jak się stało. Pierwsza wygrana podwójna, w wyścigu drugim było 4-2 dla drużyny gości. No i prowadzą oni w tym momencie mecz. Proszę Państwa, derby rządzą się swoimi prawami. Widzimy, że znakomity start ponowny Wiltshire'a, no i przy słabym starcie Chrzanowskiego zespół Polonii objął prowadzenie już na, można powiedzieć, na wyjściu z pierwszego łuku. Tu jeszcze widzimy atak Chrzanowskiego po zewnętrznej, no jednak nie przyniósł żadnego efektu.
przy krawężniku dobrze pojechał Lions, wyjście było 5-1 i te 5-1 zostało dowiezione, można powiedzieć, bezpiecznie już od pierwszego okrążenia. Tu tak jakby próbował straszyć nogą Wilcze Chrzanowskiego, no jednak nie przeszkodziło to w jeździe, sędzia nie udzielił żadnego upomnienia, także uważam, że to było po prostu dość takie dziwne zagranie Wiltshire'a. Tym razem więc wyścig rozstrzygnął się na pierwszym łuku. Zwycięstwo pary gości Wiltshire, 3 punkty Lions, 2 i punkt bonusowy, no i na miejscu trzecim Tomasz Chrzanowski, więc jak na razie kapitalnie spisuje się Australijczyk Todd Wiltshire. Todd Wiltshire bardzo spocony, w tej chwili rozpiął się całą kamizelkę i całą osłonę kręgosłupa, bo ma dwa biegi przerwy, strasznie gorąco. Todd, pretty hectic, sort of a outbreak in Australia, but it looks like you're gonna save as much force as you can. Sorry? It looks like you want to save as much forces as you can. Well, yeah, it's difficult today. Yeah, Big Wash is really struggling at the moment. What do you think? The outside gates looks quite good, especially when you raced with Thomas and you have finished with 5-1 and then again with a short break and then again with a fellow Aussieman. It's really nice when you can come to a stadium and you've got a chance to win a start from any gate, and as most viewers know, that mostly 1 and 2 is the favourite starts, and it's nice today that you can have any start and you've got a chance. Z reguły bywa tak, to Wiltshire mówi, że z reguły jest sytuacja taka, że pierwsze, drugie pole jest świetne, a dzisiaj okazuje się, że czwarte pole jest znakomite. Chcę podkreślić tym, że przygotowany tor jest naprawdę fair, że z każdego pola startowego można jechać, bo to jest bardzo rzadka historia w żużlu. No i oczywiście pracuje nad tym, aby jak najmniej się utracił, jak najmniej się wypłacał. Tyle Todd Wiltshire. Todd Wiltshire, 18 miejsce wśród najlepszych zawodników polskiej Ekstraligi przed tym meczem. Szansa dzisiaj na poprawienie tej lokaty, a przed nami wyścig szósty. Kask czerwony i niebieski to para gospodarzy. Tony Richardson, pole czwarte, i Kościecha, pole drugie. Na torze pierwszym w kasku żółtym Piotr Protasiewicz i Łukasz Stanisławski dostał swoją szansę, chociaż piekielnie trudno będzie mu zdobyć punkty w tak doborowym gronie. Stanisławski jedzie w kasku białym z pola trzeciego. Protasiewicz, Kościecha, Stanisławski i Richardson. Bardzo dobry start pary gospodarzy, już na czele Tony Richardson, a za nim Robert Kościecha. Oni otworzyli wspaniale ten mecz Aquatorowi, wygrywając pierwszy wyścig 5-1. Czyżby więc miała być powtórka z rozrywki, tym razem również Piotr Protasiewicz trzeci, a Stanisławski, tak jak spodziewaliśmy się, daleko z tyłu. Będzie jednak nękał Protasiewicz Kościechę do końca na pewno atakami. Nie jadą parą gospodarze, to może mu nieco ułatwić zadanie. Tym razem Tony Richardson daleko z przodu. Na Robert Kościecha będzie się bronił przed atakami Piotra Protasiewicza. Trzy okrążenia już za nimi, jeszcze jedno kółko, no i ostatnia szansa. Protasiewicz próbował po szerokiej, ale wyniosło go pod bandę, pod siatkę. Był to zły atak, no i tym sposobem Kościecha zdobywa pewnie 2 punkty. Kolejny błąd Protasiewicza jeszcze na wyjściu z ostatniego łuku, a więc 5-1 dla gospodarzy. Bardzo szybka odpowiedź. No, na pewno popełnił błąd Piotr Protasiewicz, który przez 3 okrążenia, można powiedzieć, pięknie atakował, był bardzo blisko. No, łuk po starcie wszedł w to przyczepne, pociągnęło, wyjechał bardzo daleko, stracił dystans. Także spokojnie para gospodarzy mijała linię 5-1, niezagrożona, nieatakowana, można powiedzieć, przez nikogo. Znakomity start Richardsona i Kościechy. Już na linii 30 metrów byli długość motocykla z przodu, tu pięknie Richardson wszedł do krawężnika, można powiedzieć, przy kresce jechał Kościecha, było 5-1. Protasiewicz próbował atakować, no jednak te ataki nie były skuteczne. Ale inaczej rozegrali ten bieg zawodnicy gospodarzy. W pierwszym wyścigu jechali bardzo ładnie parą. Richardson jakby pilnował Kościechy, tym razem pognał do przodu i Kościecha musiał radzić sobie sam, a tutaj błąd Protasiewicza na wyjściu z przedostatniego łuku, który spowodował, że Kościecha mógł być już pewny drugiego miejsca. Tak, rzeczywiście w tej chwili widzimy, wpadł w to przyczepne, pociągnęło, wyjechał bardzo szeroko. No tam jak nim
jak to się mówi, nim nawrócił. Rywale odjechali, pozostała tylko trzecia pozycja. Zdecydowane zwycięstwo Rickardsona przed Kościechą, Protasiewiczem. I na ostatnim miejscu Łukasz Stanisławski. Łukasz Stanisławski, po raz pierwszy w tym meczu na torze pojawił się Łukasz. Łukasz, powiedz, jak to jest, bardzo trudno się jedzie kontra parze Kościecha Rickardson. Co zdecydowało, że nie pojechałeś tak, jak chciałeś w tym wyścigu? Znaczy zdecydowanie tak, był to chyba jeden z najsilniejszych wyścigów, przynajmniej dla mnie. Jest to bardzo dobra obsada, jadą oni u siebie, są lepiej dopasowani ode mnie. Ja na pewno miałem gorzej, bo w pierwszym biegu trener Kosiecki mnie nie wystawił. Ciężko mi jest się dopasować z taką ekipą od razu na pierwszy wyścig. Troszeczkę miałem za słabo, na dociągu poszedł mi do góry, nie mogłem opanować. No a wiadomo, na trasie z takimi zawodnikami jak Rickardson, Kościecha, Protasiewicz, którego chciałem dogonić, no bardzo ciężko coś zrobić. Tym bardziej, że o wiele gorzej, że od nich jestem mniej doświadczony. Myślę, że z biegu na bieg będzie teraz lepiej, tylko żeby ten Kosiecki dał mi jeszcze szansę pojechać. Ciężko było zdusić ten motocykl po tej świecy małej, ale powiedz, masz napis na skórze Devil, czyli jesteś diabłem, skąd ten przydomek? To znaczy... Na diabła nie wyglądasz. Dużo osób mówi, że mam duże czarne brwi i zaczynają mi tak Bydgoszczy przezywać. Dali mi taką ksywkę i stąd się to wzięło. Dziękuję bardzo. Proszę? Śmiesznie musi być. Śmiesznie musi być. Tyle. Łukasz Stanisławski to jest taki nowy, ożywczy wiatr młodego pokolenia w polskim żużlu, a my wracamy na kolejne wyścigi meczu Apatora Adriana Toruń z Bractwem Polonia Bydgoszcz za krótką chwilę. Wielka piłka nożna często gości na antenie Wizji Sport, Puchar UEFA, kwalifikacje, trzecia runda, mecze rewanżowe w czwartek o godzinie 18 na żywo Wizji Sport, mecz FK Sarajewo Maritimo. A po tym spotkaniu o godzinie 20 kolejny mecz Flora Tallinn zagra z Dinamo Zagrzeb. My tymczasem jesteśmy w Toruniu w meczu o Mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Żużlowej. Apator prowadzi z Bractwem Polonią Bydgoszcz 19-17. Krótkie meldunki z innych torów. Trwa mecz w Częstochowie. Po 6 wyścigach Radson wygrywa z Unią Leszno, ale tylko 20-16, więc wszystko zdarzyć się może. Natomiast po 5 biegach w Gorzowie Pergo przegrywało z Atlasem 10-20 i mecz ten został przerwany ze względu na obfite opady deszczu. Jeszcze nie podjęto podobno decyzji, czy spotkanie zostanie wznowione, czy też odłożone na inny termin. Dopiero rozegrano 5 wyścigów, a więc nie można tego meczu zaliczyć jako odbytego. Musi być 8 biegów. No i czekamy na dalsze meldunki z Gorzowa, a spotkanie w Pile pomiędzy Polonią a Polmosem rozpocznie się później. Tymczasem w Toruniu przed nami wyścig 7, który zapowiada się bardzo ciekawie. Mamy 2 zmiany w tym biegu, zmiany zresztą spodziewane. W kasku niebieskim za Marcina Jagusia pojedzie Tomasz Krzanowski, jego partnerem będzie Wiesław Jaguś w kasku czerwonym, natomiast para gości to Tomasz Golob, kask żółty i Michał Robacki za Przemysława Tajherta w kasku białym. Oczywiście jest to rezerwa zwykła. Polonia przegrywa różnicą zaledwie 2 punktów, a więc nie może wystawić rezerwy taktycznej. No ciekawy pojedynek, przede wszystkim w kontekście zwycięstwa Wiesława Jagusia nad Tomaszem Golobem 4 dni temu w Bydgoszczy podczas finału Mistrzostw Polski. Mówiłem o tym, że Tomasz Golob przegrał tylko z Jagusiem w tych zawodach. Zobaczymy, jak będzie w dzisiejszym rewanżu. A więc Robacki, Krzanowski, Golob i starszy z braci Jaguś. Wyścig 7. Równy mniej więcej start, ale jednak Tomasz Golob. Wydawało się, że Tomasz Krzanowski będzie lepszy na 30 metrach. Lepszy był Tomasz Golob i on już teraz zdecydowanie pierwszy. Tymczasem Wiesław i Jagusz jakby za mocno na szczycie łuku skontrował motocykl. Bałem się, że się przewróci filigranowy zawodnik z Torunia, ale opanował maszynę i jadą teraz zawodnicy z Torunia na drugim i trzecim miejscu. A Michał Robacki daleko, daleko z tyłu. Tomasz Golob już nawet nie patrzy, gdzie jego partner, wie, że nie ma szans, aby mu w jakikolwiek sposób pomóc, no bo trudno pomóc koledze z drużyny, kiedy ten jedzie niemalże o prostą z tyłu. Krzanowski jeszcze próbuje, ale chyba już nie zdąży, okrążenie zaledwie już niespełna do końca tego wyścigu, no i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli remis. Drugi remis w dzisiejszym meczu
Tomasz Golob, Tomasz Krzanowski, Wiesław Jaguś i Michał Robacki na miejscu czwartym, a więc chyba bez niespodzianek. No tak, rzeczywiście bardzo dobry start Tomasza z pola trzeciego. Zostawił rywali już na starcie, odjechał. Wydawało się jeszcze na pierwszym łuku, że troszeczkę zaczyna walczyć z nim Krzanowski, który startował z pola drugiego. No jednak doświadczenie Tomasza, proszę zobaczyć, w tej chwili zajeżdża, wyjeżdża do przodu przed Krzanowskiego. Krzanowski tu przy kredzie, jak to mówią zawodnicy, próbował atakować, jednak większa szybkość Tomasza po zewnętrznej i wysunął się na prowadzenie, którego już nie oddał do mety. Patrzymy na występy Tomka Krzanowskiego w kontekście finału Mistrzostw Świata Juniorów. Ten finał za tydzień w Peterborough. Zenku, ty tam jedziesz jako opiekun polskiej ekipy. Jakie szanse dajesz Tomkowi? Na pewno jedzie 7 Polaków, na pewno nikt nie jest bez szans. Uważam, że praca, którą prowadzą polscy trenerzy z naszymi juniorami, jest to owoc, że aż 7 startuje w Peterborough. No aby tylko ilość przeszła w jakość. To zawsze powtarzamy przed każdym finałem, bo różnie z tym bywa. Dokładnie tak, no ale uważam, że mamy olbrzymie szanse, żeby nasi reprezentanci. No i będzie to sukces polskich trenerów. W tym biegu jednak Tomasz Krzanowski nie miał wielkich szans na pokonanie Tomasza Goloba, no ale wszystko jeszcze przed nim. Oficjalne wyniki biegu 7. Golob, Krzanowski, Wiesław Jaguś i Robacki. Tomasz Krzanowski, ten atak przy kredzie, jak to powiedział Zenon Plech, był bardzo bliski powodzenia i mało brakowało, a wszedłbyś pod Tomka. Co się stało, że akurat nie do końca sukcesem się ten atak zakończył? No, ze startu wyszliśmy z Tomkiem Golobem równo, można powiedzieć. Ja byłem po wewnętrznej. Dociągnąłem na wejściu. Jednak w momencie, gdy mój motocykl został wykontrowany, straciłem jakby przyczepność. Została nalana tam woda i krawężnik już się robi twardawy. Troszeczkę postawiło mnie w poprzek. Tomek pojechał łagodnym łukiem. Mnie wykontrowało z wyjścia z pierwszego wirażu i zabrakło tego wyjazdu z pierwszego łuku, aby pociągnąć po prostej. Tomasz, jak ten tor dzisiaj wygląda? Sprzyja walce czy nie bardzo? No było tutaj sporo tej namoczonej nawierzchni, widać teraz. Po wierzchu też jeszcze jest, ale pod spodem ukazuje się warstwa twardej i na pewno będzie przesychał jeszcze. Dziękuję bardzo. Dla zawodników Apatora ten tor mimo wszystko może być jeszcze pewną zagadką. Został nie tak dawno przerobiony, skrócony, ma obecnie 333 metry długości. No proszę Państwa, w tej chwili defekt motocykla Tony Rickardsona, ale jego mechanicy dbają o to. Rzeczywiście, nim zdążył wystartować, już mechanicy podjechali. Od razu kapitalny refleks mechanika, więc nie dojdzie do powtórki sytuacji przykrej, jaka stała się udziałem Wiesława Jagusia, który w podobnej sytuacji właśnie miał defekt, no i nie zdążył zmienić maszyny. Tony Rickardson jeszcze na wyjeździe z łuku próbuje motocykl, już podjeżdża pod taśmę. Najlepsza para Apatora, jak do tej pory, 2 biegi i 2 podwójne wygrane, a więc Tony Rickardson, kask czerwony, tor pierwszy, i Robert Kościecha, kask niebieski, tor trzeci. No i obok nich Australijczycy, Todd Wiltshire, jak na razie najlepszy zawodnik w zespole bydgoskiej Polonii, i Jason Lyons, który drugi start też miał całkiem dobry. Bardzo ważny wyścig, 22 do 20 dla gospodarzy, a więc wynik tego meczu cały czas pozostaje sprawą otwartą, tak zresztą jak spodziewaliśmy się. Już Kościecha i Lyons przygotowani do startu, jeszcze ściągają się Rickardson i Wiltshire. To zawsze taka psychologiczna wojna nerwów pomiędzy zawodnikami. Ponagla kierownik startu Australijczyka, który powolutku dojeżdża pod taśmę. No i za moment start do wyścigu 8. A jednak Tony Rickardson najszybciej próbuje Lyons po zewnętrznej, ale blokuje go Kościecha. Kapitalnie zachował się Kościecha, zrobił całą robotę dla Tony Rickardsona, a jeszcze zdołał odeprzeć atak Wiltshire'a na przeciwległej prostej i na wejściu w drugi łuk. A więc na 5-1 znowu jadą, ale brawa za ten pierwszy łuk przede wszystkim dla Roberta Kościechy. Tony Rickardson daleko z przodu, Kościecha teraz też wyprzedza Wiltshire'a już o kilkadziesiąt metrów. Czyżby więc trzeci start pary Rickardson-Kościecha i trzecia podwójna wygrana?
Jeszcze jedno okrążenie, a kibice z Torunia, niektórzy nie wytrzymują i wstają z miejsc, bijąc brawo dla swoich ulubieńców. Ostatni wiraż, Rickardson na razie bez pomyłki, Kościecha też, bo w trzech biegach przyjeżdża za plecami swojego partnera, trzeci Welchoin i czwarty dopiero Jason Lyons. To się nazywa regularność, to się nazywa klasa. No kapitalny pierwszy łuk w wykonaniu zawodników Apatora, szczególnie Roberta Kościechy, który wywiózł tam rywali. No rzeczywiście ta para w tej chwili trzy biegi, trzy starty, trzy podwójne zwycięstwa. Na pewno trener Ząbik jest zadowolony z takiego ustawienia. No tu w tej chwili widzimy, że Robert Kościecha wyjechał, wywiózł Lyonsa bardzo szeroko. Zdążył jeszcze nawrócić, zdążył dojechać, wyprzedzić Wiltshire na prostej przeciwległej startowej. No i było 5-1. No w tej chwili widzimy. No właśnie, Kościecha tak, najpierw tak zakleszczył troszeczkę Wiltshire'a i potem faktycznie pojechał szeroko. Sędzia Włodzimierz Kowalski dał ostrzeżenie zawodnikowi Apatora za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze. No ale fakt faktem, było tutaj bardzo ciasno na tym pierwszym łuku. Uciekł Kościecha na zewnątrz, po szerokiej jeszcze jechał Lyons. Na pewno ten manewr Kościechy przeszkodził mu w nabraniu odpowiedniej prędkości. No i stało się jak się stało. Wszystko skończyło się szczęśliwie dla zespołu gospodarzy. No na pewno on tam za dużo miejsca nie miał, bo składając się Tony Rickardson po prostu wypchnął go. On musiał troszeczkę pojechać szerzej. No i stało się faktem, że dostał upomnienie za to, że pojechał tak szeroko z Lyonsem. Na pewno nie było w tym złośliwości, na pewno nie było w tym jakiegoś taktycznego faulu. Na pierwszym łuku z reguły bywa bardzo ciasno i takie sytuacje jak ta, która miała miejsce przed chwilą, zdarzają się bardzo, bardzo często. No i znowu przewaga gospodarzy wzrasta do 6 punktów. Na razie jednak nie widzę zmiany w zespole gości, jest pod taśmą Piotr Protasiewicz. Przed momentem widziałem pod nią Łukasza Stanisławskiego, a więc wygląda na to, że spełniło się jego marzenie i trener Andrzej Koselski dał mu jeszcze szansę pokazania się na torze. No ale po raz kolejny trudne zadanie będzie miał junior bydgoski, bo jego rywalami będą Tomasz Bajerski w kasku czerwonym oraz Andreas Jonsson w kasku niebieskim. Ale proszę Państwa, to cieszy, gdy młody junior dopomina się od starty, on chce jechać, on wierzy w to, że na pewno przy większej ilości startów jego jazda będzie bardziej pewna i gwarantować będzie jakąś zdobycz punktową. Po prostu chce się uczyć od najlepszych. Zresztą to nie jest żadna tajemnica, że najlepszą metodą treningową jest po prostu udział w zawodach, a najlepiej jeszcze w zawodach mocno obsadzonych, prestiżowych, takich jak Liga, a więc ciężkie zadanie przede wszystkim chyba przed Piotrem Protasiewiczem. No gdyby teraz zawodnicy Apatora wygrali ten wyścig, to sytuacja bydgoszczan byłaby już nie do pozazdroszczenia. Łukasz Stanisławski na to, że pierwszym Andreas Jonsson, na drugim Piotr Protasiewicz, na trzecim i Tomasz Bajerski na czwartym. Protasiewicz, ale za Jonssonem, no i jeszcze stracił dystans do Bajerskiego. Po zewnętrznej zaatakował Tomasz Bajerski, wykorzystał fakt, że Piotr Protasiewicz uwikłany był tam walkę z Jonssonem, próbował wyprzedzić go. No i w efekcie na dwóch pierwszych miejscach jadą zawodnicy z Torunia. Protasiewicz trzeci, teraz mały błąd przy wejściu w łuk, wyprostowało mu motocykl. To zawsze kończy się tak zwanym pociągnięciem do przodu, stracił Protasiewicz rytmy jazdy. No i jego strata jest już bardzo duża, Łukasz Stanisławski pomimo ambicji jedzie jeszcze kilkanaście metrów za swoim klubowym kolegą. Teraz starał się jechać parą zawodnicy Apatora. Tomasz Bajerski z przodu wywalczył sobie miejsce w dzisiejszym meczu kosztem Mirosława Kowalika. To na pewno niespodzianka dla niektórych kibiców. No i stara się Tomasz Bajerski udowodnić, że to miejsce wywalczył zasłużenie. Wygrywa! Wygrywa wyścig 9. Bajerski. Na miejscu drugim Jonsson, na miejscu trzecim Protasiewicz i na czwartym Stanisławski, a więc kolejny wyścig wygrany przez gospodarzy 5-1. No, dużą pracę, dużą robotę w tym biegu zrobił młody Szwed. W tej chwili widzimy
wygrał start, no i w tej chwili jedzie na prowadzeniu, ale w tej chwili obejrzał się, gdzie jest jego partner, przymknął Protasiewicza. Protasiewicz musiał przymknąć gaz. Dobrze, że się tak skończyło, a nie inaczej. Mało brakowało, mógłby przelecić przez koło młodego Szweda. Tu nie najgorszy start Piotra. Tu wchodzi w łuk, jednak no, Szwed jest przed nim i w tej chwili zacznie się to, no o, w tej chwili przyblokowanie, no Piotra odprostowało, mało brakło, zahaczyłby o tylne koło i mogło dojść do groźnego wypadku. Czy nie powinien Piotr Protasiewicz tutaj ściąć do krawężnika i spróbować zaatakować jednak bardzo wąsko, bo Jonsson troszeczkę odszedł od krawężnika, jak sądzisz? Na pewno byłaby to korzystniejszy atak niż ten, który planował, ponieważ jechał, można powiedzieć, prawie już tym samym torem, co Andreas Jonsson. No, Andreas jednak szukał swojego partnera, wyprowadził Bajerskiego na pierwsze miejsce i jadąc parą dowieźli te 5 punktów do mety. Wyniki 9. biegu: Bajerski, Jonsson, Protasiewicz i Stanisławski. Marcin Jagoś, młodszy brat Wiesława Jagusia, finalisty Grand Prix Challenge. Marcin, jak to jest mieć takiego słynnego brata? Ciężko? Nie, bardzo dobrze. Cieszę się, że brat jak najlepiej jeździ. No i chciałbym, żeby jak najlepiej jeszcze jeździł. Dzisiaj były problemy z motocyklami. Co się stało, że te 2 minuty były tak nieszczęsne dla brata? Znaczy linka się z iglicy wypięła, no i z przepośnicy, no i dlatego brat nie pojechał. A brat jest na tyle dobry i kochany, że pomaga uczyć jeździć, czy doradza? A raczej tak, przyjdzie nieraz, popatrzy jak jeżdżę. Jak widzisz, że coś źle, no to wytłumaczy. Dziękuję bardzo. Tyle Marcin Jagoś, a my wracamy na stadion Potora Toruń po przerwie. Za tydzień kolejne żużlowe emocje. Liga wprawdzie nie jeździ, ale nie zabraknie żużla na antenie Wizji Sport. Ponownie zawitamy do Torunia. Tym razem pokażemy Państwu prestiżowy i bardzo mocno obsadzony turniej Stamir Cup. Początek naszej relacji o godzinie 16. Tymczasem w dzisiejszym meczu Apator wygrywa z Polonią 32-22. Identyczny rezultat jest w tej chwili na stadionie w Częstochowie, gdzie Radson jeździ z Leszczyńską Unią, natomiast cały czas trwa przerwa w Gorzowie w meczu Pergo Atlas. Tam pada deszcz, a teraz nawet mamy informację, że mecz ten został przerwany i odwołany. 5 biegów rozegranych, jak wspominałem, to za mało, aby zaliczyć wynik tego meczu. No i trzeba będzie rozegrać drugi mecz. Żużlowcy z Wrocławia jeszcze raz pofatygują się do Gorzowa. No, trzeba przyznać, w kontekście wyniku, jaki był na torze, że gospodarze mieli sporo szczęścia. No na pewno tak, na pewno warunki pogodowe, które spowodowały przerwanie tych zawodów, nie były sprzyjające, bo na pewno nie ma zbyt dużo terminu, żeby jechać następne zawody, także no, będzie ciasno. Widzieliście Państwo, przed momentem mignął na ekranach Piotr Protasiewicz, on pojedzie jako rezerwa taktyczna za Jasona Lyonsa, jego partnerem będzie Tomasz Golob. Nie ma już na co czekać, trener Andrzej Koselski musi dokonywać taktycznych roszad. Można się spodziewać, że jeszcze Tomasz Golob zostanie wykorzystany jako rezerwa taktyczna, bo ile dobrze pamiętam, nie jechał z rezerwy taktycznej, no więc troszeczkę jeszcze tych możliwości taktycznych trener Koselski ma. Przy okazji takich derbowych spotkań zawsze staramy się Państwu przekazać kilka ciekawostek i to jedna z nich. Trenerzy Jan Ząbik i Andrzej Koselski jako zawodnicy też uczestniczyli w tych derbowych spotkaniach i też w tych samych barwach. Trener Ząbik jechał w 16 meczach z Polonią w barwach Apatora, zdobył 159 punktów, czyli prawie 10 punktów na mecz, osiągnięcie godne uwagi. A pan Andrzej Koselski wystąpił w 7 meczach, zdobywając 60 punktów, 8,59 na mecz, a więc widać, że w tych latach, w których startowali, nie tylko w meczach derbowych, należeli do wyróżniających zawodników w swoich teamach. Tyle historii. Przechodzimy do dzisiejszego meczu. Wyścig 10 i wspomniana zmiana. Protasiewicz w kasku białym za Lyonsa na torze 3, na torze 1. Protasiewicz na torze 2, przepraszam, na torze 1 Kościecha, kask niebieski, niepokonany jak do tej pory zawodnik, bo zdobył 6 punktów i 3 bonusy. Na torze 3 Wiesław Jagoś w kasku czerwonym, no i na torze 4
Tomasz Golob w kasku żółty. Dobry start Kościechy, ale chyba jeszcze lepszy Tomasza Golowa. Tak jest. Tyle, że dwa następne miejsca zajmują zawodnicy z Torunia. Piotr Protasiewicz musiał na moment przypnąć gaz, aby nie uderzyć w Wiesława Jagusia. No i układać to wszystko na 3 do Czecha, to oczywiście jest bardzo korzystne dla zespołu gospodarz. Piotr Protasiewicz, defekt motocykla, już nie kontynuuje jazdy. Nie wiemy, co się stało, chyba to nie opona. Tymczasem Tomasz Golob ze sporą przewagą, ale już właściwie nie muszą go gonić zawodnicy z Torunia. Ten remis, jak wspominałem, jest dla nich bardzo korzystny, bo przecież prowadzą różnicą 10 punktów. Jagusi Kościecha teraz jakby rywalizowali pomiędzy sobą o drugie miejsce. No jest o co walczyć w tym wypadku, bo czwarty zawodnik nie dojedzie na metę. Popatrzył Jaguś do wewnętrznej, Kościecha tymczasem szarżował szeroko, ale drugie miejsce dla zawodnika w kasku czerwonym. A więc zwycięstwo Goloba, ale sukces to połowiczny i pyrrusowy, bo nie o to chodziło. Przecież poloniści mieli w założeniach trenera Kieselskiego wygrać ten bieg. No na pewno zmniejszyć rozmiary porażki, znaczy się do tego prowadzenia gospodarzy. I przegrany start Piotra Protasiewicza. Wydaje się, że rzeczywiście ten zawodnik ma ostatnio dość duże problemy ze sprzętem, bo raptownie z dnia na dzień nie zapomina się jeździć. No w tej chwili problem wyjazdu ze startu, dobry start Kościechy. Jak wypnął nawet Jagusia bardzo szeroko, no jednak Wiesiu nabrał prędkości i tu z wyjścia widzimy przycina do krawężnika, zamknął Protasiewicza, który musiał stanąć w poprzek. No i praktycznie skończyło się na tym jazda Piotrka. Bardzo złe wejście w drugi łuk pierwszego okrążenia. Stracił dystans na tym łuku. No i rywale odjechali. Tomasz Golob daleko z przodu. Na drugiej i trzeciej pozycji jazda gospodarzy. Mamy zmianę w kolejnym biegu, ale o tym może za chwilę, bo tu jeszcze widzimy, przez moment widzieliśmy Piotra Protasiewicza, który nie dojechał do mety, a to finisz biegu 10 i wyniki Tomasz Golob, Wiesław Jaguś, Robert Kościecha i bez punktów Piotr Protasiewicz, a przed nami wyścig kolejny, wcześniej jednak wywiad. Tomasz Golob dzisiaj jest samotny biały żagiel, tylko Todd Wiltshire w zespole. Tomasz, jak to jest jechać przeciwko takiemu rywalowi i tylko mieć jednego kolegę do spółki? No, na pewno ciężko, nie jest łatwo. Tym bardziej, że Toruń jedzie u siebie i pokazuje lwi pazur. Ciężko nam się walczy, ale mam nadzieję, że będziemy tak walczyć, ażeby pozostawić chociaż dobre wrażenie. Dzięki piękne. Tomasz Golob na pewno troszeczkę podłamany tym wczorajszym wykluczeniem w wyścigu finałowym. Miałem okazję porozmawiać z naszym reprezentantem przed rozpoczęciem spotkania, no ale powiedział trudno, walczymy dalej, przecież do końca serii Grand Prix jeszcze dwa turnieje, przede wszystkim zawody na jego torze w Bydgoszczy, no i potem wszystko rozstrzygnie się na torze w Sztokholmie. Strata nie jest jeszcze duża do Rickardsona i na pewno można ją odrobić, chociaż będzie to na pewno bardzo trudne, zważywszy, że Szwed jeździ kapitalnie i regularnie, nie tylko zresztą w cyklu Grand Prix. No, ci dwaj zawodnicy regularnie meldują się w finale, a od początku tego cyklu rozgrywek i na pewno jest to też duży sukces. No, Tomasz w tej chwili jest wiceliderem. Gdyby tak się skończyło, osiągnąłby wicemistrzostwo świata, no to też jest wielkie osiągnięcie. Wyścig 11, wspomniana zmiana, to Chrzanowski za Marcina Jagusia, jedzie w kasku niebieskim z toru pierwszego. Jego partnerem jest Tomasz Bajerski, kask czerwony, tor trzeci. Natomiast rywalami Łukasz Stanisławski, a więc konsekwentnie stawia trener Koselski na tego młodego zawodnika oraz Todd Wiltshire. Chyba źle ustawił się troszeczkę Stanisławski, za blisko pola startowego przynależnego Tomaszowi Bajerskiemu. Być może tam łokieć wystawał już za linię. Teraz już wszystko w porządku, stanął mniej więcej na środku pola polonista i możemy zaczynać wyścig 11.
Kiepski start Australijczyka, no i będzie miał kłopoty z pokonaniem pary toruńskiej. Oczywiście szybciutko przedarł się na trzecie miejsce, no ale to nie o to przecież chodzi. On tutaj miał jechać po zwycięstwo, wypchnął teraz Tomasza Bajerskiego i już jest Welczaj drugi. A Krzanowski na miejscu pierwszym. Ale 4-2 to też rezultat bardzo korzystny dla Aniołów. To przecież sprawi, że powiększą swoją i tak znaczną już przewagę. Australijczyk jednak nie rezygnuje, ale to jest wciąż kilkanaście metrów strat. Daleko z tyłu Łukasz Stanisławski, ostatnie okrążenie. Australijczyk próbuje, ale optymalnym torem jedzie Tomasz Krzanowski. Oby, panie Tomku, więcej takich wyścigów dokładnie za tydzień w Peterborough. Życzymy tego serdecznie panu i innym naszym reprezentantom. Tomasz Krzanowski, 3 punkty na miejscu drugim, Todd Welchett na miejscu trzecim, Tomasz Bajerski i na miejscu czwartym Łukasz Stanisławski, a więc 4-2 wygrywają gospodarze. No i w tej chwili prowadzą już bardzo, bardzo wysoko. Prowadzą 12 punktami, nie zanosi się na to, żeby ten mecz przegrali. No nie wiem, co w tym biegu zrobił Tomek Bajerski, bo po ładnie rozegranym pierwszym łuku, gdzie prowadzili 5-1, wszedł w drugi łuk, pociągnęło go, wyjechał bardzo szeroko. Tu widzimy słaby start Wiltshire'a, dobry start w wykonaniu gospodarzy. Pierwszy łuk, można powiedzieć, dobrze rozegrany. Tu pojechał szerzej, za chwilę będzie przycinał do krawężnika, spojrzał, gdzie są rywale, nabiera prędkości. I w tym momencie jeszcze jest wszystko w porządku. W tej chwili zaczyna się problem u Tomka Bajerskiego, wchodzi w krawężnik. No za chwilę go pociągnie, o w tej chwili, nie wiem co się stało. Odjechał bardzo szeroko na zewnętrzną, wykorzystał to Todd Wiltshire. Taki zawodnik nie wykorzystuje błędów przeciwników, bo je wykorzystuje. Przesunął się na drugą pozycję, której już nie odbył. Tomasz Krzanowski w jednym z prasowych wywiadów mówił, że jego wadą jest mała regularność, że w każdym meczu zdarzają mu się różne wpadki. No i jakby jego start w dzisiejszym meczu to potwierdza. 0 w pierwszym wyścigu, potem 1 punkt, 2 i 3. No i przed nim pewnie jeszcze jeden start. Wyniki biegu 11. Krzanowski, Welchett, Bajerski i Stanisławski. Bardzo załamany jest Łukasz Stanisławski, nie chce rozmawiać, ale jest Todd Welchett. Todd, it looks like it's strange right now. Gate number 4 doesn't work so great as in the first part of a meeting. What happened with your form? I think in the first part of the meeting, gate 4 was a little more wet and a little easier to make a start. But to be honest with you, it was my mistake then. Gate 4 was a good position for me and I made a complete mess of it. Szczerze mówiąc, to ja narobiłem całego bałaganu z tym czwartym polem, bo w pierwszej części turnieju czwarte pole było bardzo intensywnie zmoczone. Teraz ten tor bardziej przesechł i już nie jest tak łatwo startować się z tego pola, ale mimo to nie jest to złe pole, a tutaj zawiniłem tylko i wyłącznie ja, to moja wina jest, że taki bałagan powstał i nie pojechałem tak, jak tego oczekiwano ode mnie. Tyle Todd Welchett. Grało wszystko trener Koselski, nie ma już nic do stracenia i wystawia kolejną rezerwę taktyczną. Tak jak spodziewaliśmy się, w tym wyścigu z rezerwy taktycznej w kasku białym pojedzie Tomasz Golob, zastąpi Przemysława Teicherta. Teichert pojawił się tylko raz na torze, przywiózł 0 punktów, no i potem nie dostał już szansy. No ale taki to już los zawodników tego drugiego rzutu. Kiedy mecz się nie układa, bardzo często zastępowani są za teoretycznie lepszych kolegów. A więc kolejny raz para Golob-Protasiewicz na torze, tym razem w kasku białym. Tomasz Goloba w kasku żółtym Piotr Protasiewicz. W wyścigu 10 było odwrotnie, a rywale nie lada, ponieważ barwa Patora bronić będą Szwedzi. Tony Rickardson w kasku czerwonym i Andreas Jonsson w kasku niebieskim. A więc ten bieg zapowiada się naprawdę bardzo pasjonująco, nie tylko ze względu na osoby Goloba i Rickardsona. Muszą wygrać poloniści, wtedy będą mieli jeszcze szansę na odwrócenie karty w biegach nominowanych, chociaż będzie to na pewno bardzo trudne. 4 biegi do końca i 12 punktów przewagi to jednak spora zaliczka gospodarzy. No ale popatrzmy.
ustawienie już Jonsson, Golob i Protasiewicz. Teraz podjeżdża Rickardsson. No będzie miał okazję Tomasz Golob powalczyć z nim na łuku. Ma go po prawej stronie i zdecydowanie wygrał Tomasz Golob. Start z Tonym Rickardssonem i prowadzi. Przedziera się po zewnętrznej Protasiewicz, ale tam zakopał się pod siatką i znowu jedzie na ostatniej pozycji. Tomasz Golob prowadzi, chociaż Tony Rickardsson nie daje za wygraną. Skupmy się więc na pojedynku tych dwóch kapitalnych zawodników. Golob czy Rickardsson? Golob przy siatce, łokieć w łokieć. Bardzo równo zostawił Szwed troszeczkę miejsca Tomaszowi i Golob o długość motocykla w połowie dystansu, ale jeszcze dwa okrążenia przed nami. Przycina Szwed do krawężnika, próbuje tam wepchnąć się po wewnętrznej, ale Golob jest jednak szybszy. Teraz bardzo szeroko Tomasz Golob, chyba troszeczkę za szeroko, jeszcze obronił się i jedno okrążenie. Tony Rickardsson po wewnętrznej, ale chyba się nie wciśnie i jednak odparł Tomasz Golob ten atak. No i teraz kto? Chyba jednak Tomasz Golob, o pół koła dosłownie, ale proszę Państwa, tak walczy światowa czołówka, tak walczą dwaj znakomici zawodnicy. Tony Rickardsson, Tomasz Golob, z tyłu Andreas Jonsson, a dopiero przed momentem przeciął linię mety Piotr Protasiewicz, który ostatnie okrążenie pokonał w prawdziwie spacerowym tempie. No i teraz brawa publiczności. Proszę Państwa, owacja na stojąco, rzeczywiście bieg rozgrzał publiczność do białości. Znakomity start Tomka z pola drugiego zamknął na wejściu Andreasa Jonssona do krawężnika. Wysunął się troszeczkę od krawężnika, żeby przeszkodzić tam Tonemu Rickardssonowi. Tu widzimy jeszcze raz moment startu. Rickardsson próbował w tej fazie wypchnąć Protasiewicza. Pojechał bardzo szeroko. No, Piotrek może troszeczkę za szeroko. Tomasz nabiera prędkości, odjeżdża na przeciwległej prostej, na długość, na odległość dwóch motocykli. Jednak Rickardsson nie pasuje. Jeszcze raz sam moment startu. Tutaj wydawało się, że Piotr Protasiewicz ma szansę objechać Szwedów i podążyć śladem Goloba, ale jednak został wypchnięty zupełnie pod siatkę. Tam trafił na tor o innej przyczepności, no i został. I został. No i w tej chwili widzimy pasjonujący pojedynek za moment Rickardssona z Tomkiem Golobem. No w tej chwili Rickardsson chciał wejść w krawężnik, jednak szybszy był Tomek Golob i po prostu dwa razy go zamknął. Cały czas atakował Rickardsson po wewnętrznej, nie próbował atakować szeroko. Wchodził szeroko, przycinał do krawężnika, no wiedział, że po zewnętrznej już to trochę się przesuszyło, nie był ten tor zraszany od początku zawodu. Widzimy to, co mówisz, on właśnie wszedł w łuk szeroko, ale potem zaraz zciął Szwed do krawężnika. I wyniki oficjalne 12 biegu: Golob, Rickardsson, Jonsson i Protasiewicz. Tony Rickardsson obchodzi ostatnią urodziny i jeśli jak się wygrać świetnie. Tony, after the birthday, looks like your form is going up. Second in the Czech in the GP. I mean, you're always focusing on being the first and being the most important guy in the business and in the sport. What do you reckon about that race? True artist on the track side. Yeah, you know, we had a really good race, me and Thomas. I'm a little bit disappointed on myself, you know, I felt I had a lot more speed than he had, so it was, he did a good race, but I think I should have been a little more clever there and waiting on my attack a little bit. I think I could have pulled him off then, but that's BNY, and most of the times you all get one chance, and I was a little bit too eager to do it, but that's okay. Thanks, Tony. Tony Rickardsson mówi, że cóż, na pewno powinien był być bardziej sprytny i bardziej bystry w tym wyścigu, bo uważał, że był szybszy niż Tomasz Golob na torze, a Tomasz bardzo mądrze wykorzystywał to, że umiejętnie się napędzał i bardzo umiejętnie odpierał ataki Szweda, ale twierdzi Szwed, że jednak to jest jego wina Tony Rickardssona, sam wobec siebie jest krytyczny, że mógł wykorzystać bardziej jazdę szeroką Tomasza Goloba. Niestety tak się nie stało, ale cały czas wierzy w to, że będzie miał okazję do rewanżu jeszcze dzisiaj. No i taki jest czasami speedway, czasami mimo tego, że jesteś szybszy, czasami nie najszybsi ludzie wygrywają. Tyle Tony Rickardsson, my wracamy na biegi nominowane po krótkiej chwili oddechu. Przed nami decydujące mecze eliminacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Te mecze oczywiście na antenie Wizji Sport. Zaczynamy od spotkania Polska-Norwegia w sobotę 1 września o godzinie 22. A potem w środę 5 września o 19.30 na żywo spotkanie Białoruś-Polska. Tymczasem jesteśmy
w Toruniu na meczu derbowym, a Pator wygrywa z Polonią Bydgoszcz przed wyścigami nominowanymi 42 do 30. A teraz poznamy składy biegów nominowanych, wcześniej jeszcze zestawienia. Oto aktualny dorobek punktowy zawodników zespołu Bractwa Polonii. Tomasz Golow 12 punktów, Todd Wilczad 11, Protasiewicz 4, Lions 2, Robacki 1, Teichert i Stanisławski bez punktów. Andrzej Goselski zestawił dosyć ciekawe składy polonistów. Trenerze, jak to wygląda w tych trzech biegach? 14 jedzie Teichert z Robackim, bieg 14, Protasiewicz z Lionsem i w 15 Tomek Golow z Wilczirem. Teichert, Robacki na pierwszy ogień, czyli te dwa ostatnie wyścigi mają być biegami ostatniej szansy. Tak, ale ja po prostu już nie mam wyjścia. Muszę jechać tak, jak mogę. Dziękuję bardzo. A teraz dorobek punktowy zawodników Apatora. Widzimy, więcej zawodników pracowało na ten wynik. Rickardson 11 punktów, Kościecha Jonsson po 7, Krzanowski Jaguś po 6, Bajerski 5, Marcin Jaguś bez punktów. I teraz skład zespołu Torunia. Jan Ząbik i skład Torunia na zespoły, na biegi nominowane. W 13 biegu Chrzanowski z Bajerskim, w 14 Kościecha z Jagusiem i w 15 Jonsson z Rickardsonem. Nie było problemów, bo Szwedzi dzisiaj najlepsi w zespole, a reszta Polaków jedzie jak trzeba. Tak, bo mają po 7 punktów, oni się czują najlepiej razem i tak ustawiłem. Dziękuję bardzo. Co? A więc bez specjalnych niespodzianek, ale widać z dorobku drużyny Polonii i Apatora, że Polonia to znowu tylko w tym meczu dwóch zawodników, którzy punktują. Natomiast Apator jest zespołem bardzo wyrównanym. Zresztą wskazują na to także statystyki polskiej Ekstraligi. W 30 zawodników z najlepszymi wynikami jest aż 6 żużlowców Apatora, a tylko 3 zawodników z bydgoskiej Polonii. To o czymś, myślę, świadczy. No na pewno ciężko się jedzie z takim zespołem po zwycięstwo, ile jest tyle dziur. No w dniu dzisiejszym nie punktuje Teichert, nie punktuje tak jak powinien. No przede wszystkim Piotrek Protasiewicz. Piotrek Protasiewicz, lider zespołu. No to co już... Patrzmy przez moment na statystykę torów. Tor czwarty najlepszy, a potem tor pierwszy, a więc skrajne pola startowe dają największą gwarancję wygranych. Chociaż widzieliśmy już w wykonaniu Tomasza Golowa z pola drugiego znakomity start, znakomity bieg. Także no nie zawsze to się układa tak, jak statystyki mówią. I chciałbym dokończyć, że no to, co mówiłem, że przy takich dziurach w zespole, taki, że nie punktują wszyscy zawodnicy, na pewno ciężko jest jechać o zwycięstwo. Tak, w poprzednich sezonach punktowali Tomasz Golob, Piotr Protasiewicz, obcokrajowcy, wcześniej jeszcze Jacek Golob. No teraz tych ogniw brakuje. Wyścig 13, Teichert, kask żółty, Robacki, kask biały, Topara, Polonik, Chrzanowski, kask czerwony i Bajerski, kask niebieski. To ich rywale z zespołu toruńskiego. Start na razie bez niespodzianek. Gospodarze górą, tak jak można było przewidzieć w tej chwili. Bajerski o długość motocykla przed Chrzanowskim. Teraz atak, bardzo ostry atak Teicherta. Na pograniczu faulu to było, ale utrzymali się zawodnicy na motocyklach. Tyle tylko, że Przemysław Teichert tym ostrym atakiem wywalczył sobie drugie miejsce. Chrzanowski jest trzeci, ale zapewne zechce powalczyć o odzyskanie drugiego miejsca. Atakuje teraz wąsko przy kresce. No, o mały włos nie nadział się na tylnie koło Teicherta. I jeszcze będzie miał jedno okrążenie, chociaż teraz przewaga Teicherta jakby wzrosła. Postanowił pokazać lwi pazur Przemysław Teichert w ostatnim swoim wyścigu, a do tej pory wystartował tylko raz. W wyścigu pierwszym, potem był zastępowany przez kolegów z drużyny i zdobywa Przemysław Teichert 2 punkty, ale cały bieg zwyciężają gospodarze 4-2 i tym samym zapewniają sobie już definitywnie zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Na pewno bardzo ładny bieg. Wydawało się, że będzie 5-1, bo po pierwszym łuku rzeczywiście było 5-1 dla gospodarzy. Jednak śmiały atak Teicherta przy krawężniku wypchnął Chrzanowskiego, który spisywał się
bardzo dobrze do tego momentu, po prostu nie popełniał błędu. W tej chwili widzimy właśnie para toruńska, Tomek Bajerski szeroko, Szanowski przy krawężniku. Tomek odjeżdża tutaj, no i wykorzystał to Przemysław Tajcher, wszedł pod Szanowskiego, wypchnął go i było, przesunął się na drugie miejsce, którego nie oddał do mety, a próbował jeszcze ścigać Bajerskiego, który jechał jako pierwszy. Ale był to atak no i bardzo ostry. W tej chwili widzimy ten atak jeszcze raz. Wszedł przy krawężniku, już był cała długość motocykla z przodu. Za szeroko nie wyjechał, nie wypchnął to, tylko po prostu, no uważam, że mógł to rozegrać, ten łuk inaczej. Szanowski mógł przyciąć w tym momencie do krawężnika, na pewno byłaby inna sytuacja. A tak, dwa punkty zdobył Przemysław Tajchert, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że gospodarze wygrali dzisiejszy mecz, to już możemy powiedzieć, chociaż jeszcze dwa wyścigi pozostały do jego zakończenia. No na pewno będzie to wyższe zwycięstwo niż w rundzie zasadniczej, bo jak pamiętamy, w rundzie zasadniczej Apator wygrał w stosunku 42 do 48. No w tej chwili zanosi się na to, że wygrana nad kolegami z zamiedzy będzie dużo wyższa. Bajerski, Tajchert, Krzanowski, Robacki. Rozstrzygnięty także został mecz w Częstochowie. Po 12 biegach Radson prowadzi z Unią Leszno 46 do 26. Dosyć ciekawie przebiegał tamten mecz w Częstochowie. Pierwsze meldunki wskazywały na bardzo wyrównany pojedynek. Leszczyńskie Byki trzymały się dzielnie mniej więcej do połowy zawodów. No ale później mieliśmy komunikaty, że przewaga gospodarzy wzrasta. No i 20 punktów, a jeszcze przed nami 3 wyścigi nominowane. No to już różnica bardzo duża. No na pewno częstochowianie wiedzą, o co jadą. Na pewno chcą się utrzymać w tej ekstralidze. Dlatego mobilizacja w całym zespole. Zresztą w dniu wczorajszym widzieliśmy bardzo dobrą jazdę Walaska. Grzesiu pojechał, można powiedzieć, rewelacyjnie. 6. miejsce to jest naprawdę duże osiągnięcie tego zawodnika. To na pewno cieszy. Może niebawem Tomasz Golo przestanie być wreszcie osamotniony w Grand Prix. Inni nasi zawodnicy dołączą do niego. Może będzie to Grzegorz Walasek już niedługo, jeśli uzyska status zawodnika startującego normalnie w cyklu, a nie rezerwowego, który wskakuje do składu zakontuzjowanych zawodników, który zastępuje kontuzjowanych, nieobecnych kolegów. A przed nami w meczu w Toruniu przedostatni bieg, bieg 14. W kasku czerwonym kapitalnie dziś jeżdżący Robert Kościecha. Jego partnerem będzie jadący w kasku niebieskim Wiesław Jaguś. Natomiast drużynę Polonii reprezentują Piotr Protasiewicz. Na razie na pewno poniżej oczekiwań. W kasku żółtym i w kasku białym Jason Lyons, który też nie jest takim wzmocnieniem swojego zespołu, jakim powinien być zawodnik zagraniczny. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, a więc Kościecha, Protasiewicz, Jaguś i Lyons. No i znowu bardzo dobry start Kościechy, lepszy niż w poprzednich wyścigach Protasiewicza. Po szerokiej atakuje Protasiewicz, no ale proszę, kolejny błąd, podniósł przednie koło wysoko do góry, obronił się przed świecą, ale stracił rytm jazdy, spadł na trzecie miejsce i już zawodnicy z Torunia daleko, daleko z przodu, a Jason Lyons zupełnie nie liczy się w stawce. Proszę, jak duża jest już odległość pomiędzy parą z Torunia, Piotrem Protasiewiczem, o Jasonie Lyonsie, który cały czas jeździ na motocyklu Tomasza Goloba, już nie wspominając. Mogą się umówić Jaguś z Kościechą, który z nich wygra ten wyścig. Jaguś wygrał już bieg w tym meczu, Kościecha nie, ale ma punkty bonusowe za drugie miejsca za Rickardsonem. I ostatni łuk, 5-1 dla gospodarzy. Wiesław Jaguś mija pierwszy linię mety. Na miejscu drugim Robert Kościecha, trzeci Piotr Protasiewicz i czwarty Jason Lyons. Zaskakujący błąd Piotra Protasiewicza. No na pewno jest zdeterminowany, na pewno chciał pokazać się w tym biegu jak najlepiej. Nieźle wyszedł ze startu. Zaraz może jeszcze raz to przeanalizujemy. Oczywiście Kościecha wystrzelił ze startu, ale nie najgorzej również Piotr Protasiewicz. W tej chwili wysunął się szeroko
tam gdzie jest troszeczkę usypane. Z wyjścia na pewno chciał przysiąść motocykl, żeby dostać tego cugu, podniosło na jedno koło i no, skończyło się jak się skończyło. Musiał spaść z drugiej pozycji na trzecią. No na pewno nie jest to wynik, który zadowala tego zawodnika. Nie zadowala również działaczy, trenerów bydgoskiego klubu. Uważam, że na pewno... To widzimy ten moment właśnie, który spowodował, że Piotr Potasiewicz, atakujący Kościechę, spadł na trzecie miejsce. Spadł na trzecie miejsce, no i przy parowej jeździe zawodników z Torunia na pewno nie mógł wejść między nich, ale tym bardziej on tracił dystans do tych chłopaków. Tak jakby nie dociążył koła przed niego w tym dokładnie momencie. Tak, chciał, podejrzewam, wypuścić, za szybko się przesunął na motocyklu do tyłu, złapał przyczepność, podniosło na jedno koło, no i było po wszystkim. A więc kolejna wygrana zawodników Apatora, Jaguś Kościecha, Protasiewicz i Lajos. Wiesław Jagusz dzisiaj miał zawody z przygodami. Co się stało, Wiesław, w tym drugim wyścigu, że nie zdążyłeś na dwie minuty do startu? Tak, podjeżdżałem po start, robiłem próbny start i wyczepiła mi się linka na dole w gaźniku i po prostu nie zdążyłem, żeby mi drugi motor podstawili, żebym wyjechał. Czas minął i sędzia mnie wykluczył. A później walczyłeś, ten tor dzisiaj trochę niespodzianek miał. Powiedz, Todd Wiltshire powiedział, że tor idealny do walki. Z każdego pola można było świetnie startować dzisiaj. Tak, tor, jak było widać, jest bardzo przyczepny, równy, a wszędzie trzyma równo, także jakieś tam nie ma niespodzianek, dziury czy coś. Po prostu tor był do walki. Jagoda, drugie miejsce w finale kont i teraz czeka cię przeprawa w Słowenii i może być jeszcze Grand Prix z Wiesławem Jagusiem w przyszłym roku. Tak, zająłem trzecie miejsce w Gdańsku. Jestem w finale kontynentalnym. Będę się starał jak najlepiej wypaść w Grand Prix Challenge. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Grand Prix Challenge dopiero w słoweńskim Krsko w październiku. To takie ukoronowanie sezonu 2001. Wcześniej sporo startów jeszcze przed Wiesławem Jagusiem i innymi zawodnikami. No przede wszystkim Polska Liga. No a przed nami ostatni wyścig niejako na deser. I kolejny pojedynek Tomasza Goloba i Szweda Rickardsona. Marzył Szwed o rewanżu w wyścigu 15, no i doczekał się. A stawkę uzupełniają Andreas Jonsson i Todd Wiltshire, a więc trzech kapitalna. Trzech zawodników z turnieju Grand Prix, także na pewno bieg będzie super emocjonujący. Kapitalna obsada tego biegu. Zobaczymy, czy będzie to wszystko miało przełożenie na emocje. Tony Rickardson w kasku niebieskim, a więc tak to sobie obmyślili z Jonssonem, że Tony Rickardson wystartuje z tego najlepszego teoretycznie pola w dzisiejszym meczu obok siatki, dlatego startuje w kasku niebieskim, no i pewnie będzie chciał w podobnym starcie po szerokiej objechać Tomasza Goloba i uciec mu już na wyjściu z pierwszego łuku. Ewentualnie jak uda się wygrać start, zamknie na pewno wszystkich zawodników do krawężnika i będzie starał się pierwszy pojechać przy krawężniku. Zobaczymy, jak będzie. No właśnie, to oczywiście są takie nasze teorie, bo rozegrać się ten wiraż, ten start, ten wyścig może zupełnie inaczej. Tomasz Golob, kask żółty, Andreas Jonsson, kask czerwony, Todd Wiltshire, kask biały i Tony Rickardson, kask niebieski. Zadowoleni toruńscy kibice na pewno chcieliby jeszcze jednego zwycięstwa na zakończenie tego meczu, ale czy tak się stanie? Dobry start Jonssona, lepszy Goloba, gdzie Rickardson? Jonsson spadł na ostatnie miejsce, a tymczasem na czele para polonistów, ale tylko przez chwilę próbował Tony Rickardson po wewnętrznej zaatakować polonistów, ale czujny był Todd Wiltshire, zamknął Szweda, no i to pozwala Golobowi i Australijczykowi jechać na dwóch pierwszych miejscach, ale nie rezygnuje jeszcze Szwed. Bardzo szeroko tym razem atakuje, więc zupełnie inaczej niż w poprzednim wyścigu z Tomaszem Golobem. Już jest przed Toddem Wiltshirem i teraz dobiera się do skóry Tomaszowi Golobowi. Szerzej jedzie Rickardson, a więc jakby wyciągnął wnioski z tamtego przegranego biegu, ale czy to da mu teraz efekt? Ścina do krawężnika, cały czas jest jednak o długość maszyny za Tomaszem Golobem, a tymczasem Wiltshire spada na czwarte miejsce za Andreas Jonssona i jeszcze Rickardson zaatakuje na tym ostatnim wirażu. Ciasno próbuje, ciasno, ale nie, Tomasz Golob jednak mija linię mety jako pierwszy.
A więc wygrał dwa z rzędu prestiżowe pojedynki z Tonym Richardsonem. Oby tak w Grand Prix w Bydgoszczy, a potem w Sztokholmie. Na miejscu trzecim Andreas Jonsson, a na czwartym Todd Wiltshire. No i mieliśmy kapitalny bieg na zakończenie tego meczu. Wiltshire jechał drugi, a potem przegrał najpierw z Richardsonem, a na ostatnim okrążeniu z Andreasem Jonssona. Zobaczmy jeszcze raz. Bardzo dobry start Tomasza z pola pierwszego. Miał wszystkich rywali po prawej ręce. Próbował go zamknąć młody Szwed, jednak Tomasz wyjechał troszeczkę szerzej, złapał tam przyczepność i było 5 do 1 dla pary z Bydgoszczy. Jednak Tony Richardson, jak to już wielokrotnie podkreślaliśmy, jedzie przez 4 okrążenia, nie ma dla niego straconych pozycji. Próbował atakować dwójkę bydgoską. Powiodło się to najpierw, gdy przeszedł Todda Wiltshire'a. No jednak w tym ataku tutaj jeszcze został zamknięty do krawężnika przez Wiltshire'a. Musiał odczekać ten łuk i później atakami po zewnętrznej przycinką do krawężnika wnęczył Wiltshire'a. Przesunął się na drugą pozycję. W tej chwili widzimy, wchodzi szeroko. No Wiltshire przy krawężniku zbyt kurczowo przyklejony. No tam nabiera Richardson prędkości i zbliża się do Tomasza. Jednak no, rozważna jazda Tomka pozwoliła na to, że dowiózł te 3 punkty do mety. Tak, ale bardzo ładnie walczyli i jeden, i drugi. Warto też pochwalić Jonssona. No i Wiltshire'a też robił co mógł. Starał się jak mógł, aby w tym ostatnim biegu jego para zwyciężyła 5 do 1. Nie udało się, mówi się trudno. Taki jest sport, ale przegrał z niebyle kim. Właśnie przed momentem oglądaliśmy ten moment, w którym Andreas Jonsson wyprzedził Australijczyka. I oficjalne wyniki ostatniego 15 biegu. Tomasz Golob, Tony Richardson, Andreas Jonsson i Todd Wiltshire. Andreas Jonsson jak na zawodowca przestało walczyć do końca w każdym wyścigu. Andreas, you've been fighting for the every inch of the track till the very end of the race. And it looks like it's going to be a success, one point in the team of a victory in the Derby meeting. I didn't hear it. It looks like it's going to be a nice victory in the Derby meeting, and you fight it for every inch of the track. Hope so. Yeah, as you could see in the first corner, he ran me a bit wide there, but next time I will be on the inside. And what could I do? I was lost and tried to catch up some speed, and Tony passed him first, and then I went for the outside and build up some speed, and they took him on the inside. So nothing really to say. It was a good last heat. Coś mogę powiedzieć, to był bardzo dobry ostatni wyścig. Myślę, że trochę pomógł mi Tony Richardson przechodząc Todda Wiltshire, ale cały pech polegał na tym, że byłem na zewnętrznej części toru i zostałem wyrzucony. Za szeroko zostałem wyrzucony i nie mogłem się już później idealnie złożyć tak, żeby zostało mi odrobinę miejsca, żeby uciec do wewnętrznej części toru. A Tony Richardson zwalił kawałek bardzo dobrej roboty i później ja wyprzedziłem Todda od wewnętrznej. Looking forward for one of the biggest success in your life in Polish League, because it's going to be the first gold medal, right? Hope so. We will see, but looks like the team is going really good. Every rider is doing their job, and it's working good for all of us. And hopefully, can take a gold home to Torin. How's the ankle? Much better, thanks. I've been having a couple of days off, so feels much better now. Andreas Jonsson twierdzi, że znacznie lepiej czuje się jego lewa kostka, która była kontuzjowana podczas Pucharu Świata, dosyć długo opuchnięta. Ma nadzieję, że w tym roku, ponieważ zespół jedzie świetnie, cały zespół uda mu się wreszcie odnieść największy sukces w polskiej lidze, czyli zdobyć złoty medal z Zapatorem Toruń. To są na razie życzenia Andreasa Jonssona. Wracamy jeszcze na chwilę na stadion toruński po krótkiej przerwie. Za nami kolejne żużlowe derby Pomorza, a Pator Adriana Toruń wygrał z Bractwem Polonią Bydgoszcz 54 do 36. Zenko, na pewno gospodarze byli faworytem tego meczu, ale liczyliśmy chyba na bardziej wyrównaną walkę. No na pewno tak. No, jedyny Tomasz Golob i Todd Wiltshire to za mało, żeby Polonia Bydgoszcz myślała, powiedzmy, o zwycięstwie w jakimkolwiek meczu, bo na pewno są to znakomici zawodnicy, na pewno zawiedli wszyscy pozostali, bo obcokrajowiec Lions tylko w jednym biegu, gdzie przyjechał na 5-1 z Wiltshire'em, a w pozostałych biegach no, można powiedzieć zero. Można więc powiedzieć, że ten mecz pokazał wszystkie słabości drużyny z Bydgoszczy i całą siłę drużyny z Torunia, która była bardzo wyrównana. Przypomnijmy, nie zmieścił się dzisiaj w składzie nawet Mirosław Kowalik, finalista Mistrzostw Polski. No, na pewno tak, na pewno wszyscy zawodnicy z Torunia punktowali.
w takim układzie na pewno łatwe zadanie przed trenerem Zombikiem. Inaczej się ustawia skład, wie, że każdy zawodnik może pojechać, może zrobić punkty. No inaczej w innej sytuacji jest Andrzej Koselski, który przed każdym meczem no, próbuje optymalny skład, a to nie zawsze wychodzi. No właśnie, szczególnie jeżeli chodzi o obcokrajowców. Obcokrajowcy, no a w dniu dzisiejszym no, nie pojechał tak, jakby sobie życzył Piotrek Protasiewicz, na pewno nie pojechał Stanisławski, Robacki, Tajcher, to jednak za dużo dziur, jak na byłego mistrza Polski. A teraz Tomek Lorygi i jego gość. Warto chodzić na żużel, żeby oglądać takie wyścigi jak Big 12 dzisiaj, gdzie spotkało się dwóch artystów, z których lepszy okazał się ten rodem z nad Brdy, Tomasz Golob. Tomasz, jeżeli możemy usłyszeć rady profesora, jak wyglądał bieg po biegu, element po elemencie, bo to był wyścig, gdzie można młodych adeptów uczyć żużla. Bodajże to jest bieg 12, gdzie po udanie dobrym starcie prowadziłem bodajże z Tony Rickardsonem, tak? Tony w niebieskim. Przez moment jechał trzeci, czwarty. Potem przedarł się na lepszą pozycję i próbował mnie gonić. Jechałem dobrym torem, nie robiłem błędów. Oczywiście ten, który goni, ma zawsze łatwiejszą drogę, dlatego że jedzie na błąd tego pierwszego. No ale tutaj widzimy, że nienaganna jazda. Tony bardzo zbliżył się do mnie, jechał, że tak powiem, 2 metry, 3 metry za mną. Mniejszym torem jazdy, jemu było łatwiej. Zbliżał się na wejściach. Na wyjściach utrzymywała się ta przewaga. Jechałem środkiem toru, dlatego że tam był najlepszy tor jazdy. Trochę za szeroko tutaj pojechałem, bo wysunąłem się na zewnętrzną, oparłem się po tam, gdzie jest nasypane. Pociągnęło po prostu te pół metra, przyblokowałem Tonego. To jest wszystko w ramach bezpieczeństwa, bez zamykania gazu. Tak jak nakazuje tor jazdy, znowu tutaj wysunąłem się na zewnętrzną. W odsypane, gdzie niesie motocykl, na tym rzecz cała polega, to nie próbował cały czas się do mnie zbliżać, próbował po wewnętrznej, teraz atakuje wejściem po zewnętrznej, będzie ścinał na 100% do krawężnika, tak, i będzie próbował złapać szczepność przy krawężniku na wyprostowanym motocyklu. Jak najszybciej do dwóch kół. Tak, 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 cała rzecz polega, żeby na wyprostowanym motocyklu jechać jak najszybciej do przodu. Nie udało się to tutaj, to mnie znowu próbuję manewru od zewnętrznej do wewnętrznej. Jednak nie udaje się i szczęśliwie po tym odsypanym, po zewnętrznej zdążam do mety. Jeszcze nie, jeszcze kółko. Cały czas Tony atakuje. No jest to niewątpliwie zawodnik na miano mistrza świata i stąd tak równa jazda, ręka w rękę, ramię w ramię. Motory podobnie jadą, może nawet Tony ma trochę szybszy motocykl, ale wykorzystałem atut nie swojego toru, wiedziałem mniej więcej gdzie jechać, gdzie się kołem opierać, taka, żeby nabierać szybkości. Tutaj znowu wyszedłem bardzo na zewnętrzną, wypuściłem motocykl i dojechałem do mety właśnie po tym odsypanym i wygrałem bieg. Tomasz, to są ułamki sekund, kiedy się podejmuje decyzję na torze, a powiedz, jak to jest, kiedy masz za plecami rywala, czy ty go czujesz po odgłosie motocykla, czy znasz go na tyle, jak może atakować? Znaczy akurat Tony'ego bardzo dobrze znam, on ma styl raczej krawężnikowy, nie pozewnętrznej i staram się zawsze jego wypuszczać na zewnętrzną lub nie wpuszczać za szybko na zewnętrzną, taka żeby nie przyciął do krawężnika, nie wyprostował motocykla, nie pojechał do przodu. Staram się jechać środkiem toru i wyskakiwać na zewnętrzną po to, żeby jemu przeszkodzić ten jego taki trik elastyczny zewnętrzny. Balansu, łamania na szpicy łuku. Staram się jemu przeszkadzać, dlatego że jeżeli bym jechał 3-4 razy przy krawężniku, na pewno by zaatakował po zewnętrznej. Także trzeba tak jechać umiejętnie, żeby on zmieniał tor jazdy, żeby nie wjeżdżał perfekcyjnie w łuk i żeby powiedzmy ta mała skala tej mylności w łuku była i to prawdopodobieństwo, że dowiozę pierwsze miejsce no była w 100% przyjazna dla mnie. Dlatego, że z takim zawodnikiem na takim torze, gdzie jest równie ładnie, przyczepnie, decydują ułamki sekund, jeden błąd i zawodnika wyprzedza takiej klasy. To masz jak najwięcej takich biegów i takich artyzmów w czasie jazdy. Wolałbym życzyłbym sobie tego ostatniego biegu w dzisiejszym spotkaniu. Na markecie. Grand Prix ma na markecie, a jeżeli nie, to w Bydgoszczy. No, staram się jak mogę, nieraz nie wychodzi, za bardzo chcę, ale cieszę się, że czwarty raz wjechałem do wielkiego finału, a nie jazda, nie zła jazda eliminuje mnie, a przypadki losowe, a tym razem sprzęgło. Czyli odpukać. Odpukać to nieszczęście, ażeby słońce dla mnie
przyświeciło w Bydgoszczy i żebyśmy wspólnie dojechali do mety na pierwszym miejscu. Dziękuję pięknie. Również. Nasze życzenia są zbieżne. Niech to słońce Tomasza Goloba świeci jak najwyżej. Drodzy Państwo, słów kilka o innych dzisiejszych meczach. Zakończyło się spotkanie w Częstochowie. Tam Radson wygrał wysoko z Leszczyńską Unią 57-33, chociaż do pewnego momentu Byki prowadziły wyrównany bój z gospodarzami. Przerwany został z powodu deszczu mecz w Gorzowie. Tam Pergo przegrywało z Atlasem Wrocław 10-20. To spotkanie musi zostać wobec tego powtórzone. Polonia Piła o 19:00 miała rozpocząć swój mecz z Polmosem Zielona Góra. Ciekawa informacja, w drużynie Polmosu wystartuje Billy Hemil i Antonin Swab. Natomiast w drużynie z Piły nie pojedzie Chris Louis, ale w składzie jest po bardzo długiej przerwie Rafał Dobrucki. I to, Zenku, na pewno bardzo cieszy. No na pewno cieszy, na pewno wiadomo, że kontuzja była dość uciążliwa. Mamy wiadomości, że wystartował już w Szwecji, gdzie zdobył 4 punkty. No zobaczymy, jak jego forma. No chcielibyśmy, żeby wrócił do formy, którą prezentował 2 lata temu, w ubiegłym roku w cyklu turnieju Grand Prix. Po przykrym upadku na torze w Rawiczu, kontuzja, później z tą kontuzją jeszcze trochę jeździł. Może niepotrzebnie, no w każdym razie życzymy temu zawodnikowi jak najlepszego powrotu, jak największej ilości zdobywanych punktów, no i żeby wrócił do czołówki. Trzymamy kciuki. Rafał, a teraz jeszcze raz Tomasz Lorek, tym razem w towarzystwie Tonego Rickardsona. Tony Rickardson twierdzi, że czeka 20 minut, a nie 2 minuty, ale to jest znany śmieszek. Dzisiaj będzie mógł popisać się tym, jak duże zdolności komentatorskie. Popa Tony, without heat 12, it's going to be a boring meeting, but with you and Tomas on the track side, every inch of a track fighting toe-to-toe, bar-to-bar, can we do right now, you use your voice as a best commentator? Sure. Okay, I'm coming. No, oh, I'm for 3. Thomas of 2. Jadę z toru trzeciego, Tomasz drugiego. Yeah, it was a pretty tough first corner. I was trying to fight off Pepe there a little bit, and I had Andreas on the inside there, and I got some good speed over the straight. Chciałem zrzucić Pepego na zewnętrzną i chciałem jak najszybciej uzyskać jak najwyższą prędkość na prostej, także wejść na 2 koła. And at this moment here, I could feel, you know, my. You know, I felt fast, and I just thought I gotta try to catch Thomas. You know, and I tried to line him up a couple of times. I actually was trying to make my move, not in this corner, in the next corner, but I closed him up pretty quick. So I kind of screwed up a few times. made the attack too early. I should have waited a little bit for. Wszystkie te ataki były za szybkie, powinienem czekać o łuk później. Wszystkie ataki były o łuk za wcześnie robione. Tutaj wydawało mi się, że już byłem na tyle szybki, żeby Tomka dojrzeć, ale jeszcze nie udało mi się go dopaść. Go on. Yeah, and well, just basically do the same mistakes a couple of times and there you go, then I get beat. Clever Tony Rickardson. Yeah, there it is, it's the same thing. Going underneath, Thomas? Yeah, and I was supposed to make a move in that corner, doing that opposite thing, but there you go, you know. Jeszcze jedna próba ataku tutaj, również wykontrowanie na szpicy łuku i próba wejścia pod Tomasza, ale Tomasz, it looks like he's been also pretty rapid, but a really wide ride of Thomas. Could have been a privilege for you to come inside. Yeah, but, you know, he kept a good line, and I probably should have followed his line in this here and try to come around the outside of him. So I would have some more speed because I had some good speed but just not enough to dive underneath him. Would have been a little bit more clever. Maybe I'll do that next time. Może następnym razem to zrobię, ale tutaj wydawało mi się, że miałem na tyle szybki motocykl i tak wychodziłem na takiej prędkości z łuków, szczególnie na wyjściach z łuków byłem bardzo szybki, że powinienem Tomasza dojść, ale niestety na linii finiszu tak już kolorowo to nie wyglądało. Looks like Tony is going to be a far more better when you're going to become a world champion. On the track side and being a great commentator on tele, right? Yeah, that would be nice, not so much hard work. Byłoby bardzo fajnie, gdybym został komentatorem, chociaż na razie jestem lepszy na torze, bo wtedy miałbym trochę znacznie łatwiejszej pracy. Thanks so much, Tony. What can I wish for the remaining part of the season? Have a big party. Yeah, lots of great parties and good fun. Dużo dobrej partii, dużo dobrych przyjęć, dużo zabawy. Tyle tylko możesz mi życzyć na pozostałą część sezonu, abym jak najczęściej się bawił i był w dobrym humorze. Tyle Tony Rickardson, który dzisiaj w biegu 12 przegrał z Tomaszem Golobem.
Dziękujemy Toniemu za sympatyczny wywiad. Zenku, w tym biegu Tony Rickardson atakował właściwie zawsze tak samo. Bardzo szeroko wchodził w łuki i na szczycie łuku ścinał do krawężnika. No ale w tej chwili słyszeliśmy też, że komentując Toni ten bieg, że on powinien wyciągnąć wnioski. Spotkali się w biegu 15 i tych wniosków nie wyciągnął, bo znów wygrał Tomasz Golob. No uważam, że na pewno przy tej klasie zawodników głównym elementem to jest start. No, gdy wygrywa się start, dużo łatwiej się jedzie, no tylko kontrolować, gdzie jest rywal. Wspominałeś o wyścigu 15. Popatrzmy zatem na fragmenty tego 15 biegu. Kapitalny finał meczu. Przypomnijmy, w żółtym kasku Tomasz Golob. Tony Rickardson tutaj w kasku niebieskim, w czerwonym Andreas Jonsson, który miał kłopoty na początku biegu, i w białym Todd Wiltshire. No, bardzo ładnie pojechał Tomasz, wywiózł wszystkich rywali na zewnętrzną. Toni próbował tam złapać przyczepność i to, co mówił, dużą szybkość. Jednak tu przy krawężniku był Todd Wiltshire, który go przyhamował. Z kolei Tomasz po zewnętrznej, tam o tej ścieżce, której mówił, nabrał prędkości. Kuknął jeszcze, spojrzał w lewo, czy gdzie jest jego partner. Jednak bardzo krótko, jadąc krótko przy krawężniku, no nie miał tej szybkości, którą mieli jego przeciwnicy. Tomasz widzimy jeszcze raz bardzo szeroko. No w tej chwili Rickardson przedziera się na szeroko. Musiał troszeczkę przymknąć, bo tam jechał Todd Wiltshire. Teraz łapie tą przyczepność i nie miał najmniejszych szans. Todd Wiltshire jadąc przy krawężniku. Objeżdża go Tony Rickardson w uczniowski, można powiedzieć, sposób. No i w tej chwili zabiera się za gonienie Tomasza Goloba. Jednak Tomasz jedzie tym samym torem, co jechał w biegu 12. No i kontroluje przez cały czas to, gdzie jest Tony Rickardson. Tony z kolei próbuje atakować wszędzie. W tej chwili widzimy atak po zewnętrznej. Szerokie wejście, ale to już wejście, ścina do krawężnika. Już ścina do krawężnika po to, żeby z tego dwóch śladów w pewnym momencie zrobić jedno ślad, żeby koła szły równo ułożone, żeby przyczepność tylnego koła była jak największa. No jeszcze jeden taki sam atak. A Tomasz po prostu jedzie swoje, jedzie tym samym torem, którym jechał w biegu 12. No i tak prawdę mówiąc, to Rickardson za dużo nie mógł w tym biegu zrobić. A tymczasem na ostatnim okrążeniu Andreas Jonsson wyprzedza Todda Wiltshire'a. Tutaj atak po wewnętrznej powiódł się, Wiltshire pojechał za szeroko. No i w konsekwencji ten ostatni bieg zakończył się remisem 3-3. Tu finiszowe metry 15 wyścigu. Tak, a po starcie było 5-1 dla pary bydgoskiej. Tak, a więc mecz dobiegł końca. Troszeczkę jesteśmy zawiedzeni zbyt wysokim zwycięstwem Apatora, bo spodziewaliśmy się bardziej wyrównanej walki, ale nie brakło ciekawych pojedynków. Przypomnę jeszcze, że za tydzień ponownie zawitamy do Torunia na prestiżowy turniej z Tamir Cup. Pokażemy te zawody Państwu. A dziś to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Zenon Plech oraz Robert Noga. Do zobaczenia, do usłyszenia.